allá. Stadion w Brescii! Kochani, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale Medic TV. Przed nami wielki, historyczny mecz o historyczną jakże chwilę. 1/8 finału Ligi Mistrzeń już coraz bliżej, ale trzeba podjąć kolejną walkę. Po wyjściu z piekła do nieba, medyczki, nasza drużyna, przybyliśmy tutaj do Brescii, gdzie będziemy podejmować ponownie w rewanżowym starciu w Lidze Mistrzów, tym pięknym turnieju, podopieczne trenerki Bertolini ze studia na stadionie w Brescii. Wita się z Wami serdecznie Piotr Walkowiak i zapraszam na wielkie emocje, na wielkie chwile, na fenomenalną, miejmy nadzieję, piękną walkę o to, aby po raz pierwszy w historii całej polskiej piłki awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zgodnie z tym, co powiedział trener, prezes, twórca Medyka Polomarket Konin, Roman Jaszczak, nie zmienia się składu zwycięskiego. My składu zwycięskiego nie zmieniamy. W tym samym składzie wyjściowym wychodzimy i oto ustawienie na naszych ekranach. Na bramce z numerem 48 Anna Szymańska. Na prawej obronie Aleksandra Sikora z numerem 5. Na lewej Paulina Dudek z numerem 4. W środku defensywy gramy ponownie oczywiście trójką. Dagmara Grat z numerem 14. Stoperka Radosława Sławczewa z numerem 7. Maria Fidża jest z numerem 18. W środku defensywy Natalia Pakulska z numerem 10. Na prawym skrzydle Patrycja Balcerzak z numerem 23. Na lewym Katarzyna Daleszczyk z numerem 17. Na ofensywnym pomocniku Liliana Kostowa i w ataku kapitan drużyny Anna Gawrońska z numerem 9. Rzecz jasna, skład identyczny, jak to miało miejsce oczywiście w poprzednim meczu tychże drużyn i za chwileczkę skład drużyny Brescii, gospodyni. Jeśli chodzi o to starcie, Ciara Marcitelli z numerem 1 na bramce, na prawej obronie z numerem 23 Cecilia Salvay, na lewej Sara Gama z numerem 13, w środku Roberta De Adda z numerem 3, czwórka w pomocy, na prawym skrzydle Valentina Czernoja z numerem 7, na lewym Barbara Bonansa z numerem 11, w środku dwójka Martina Rosucci z numerem 8, Elise Mele z numerem 24, przed nimi na ofensywnym pomocniku Christiana Giurelli z numerem 10 i w ataku dwie napastniczki, podobnie jak to miało miejsce podczas poprzedniego starcia, Daniela Sabatina z 9, Silvia Fuseli z numerem 16. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w poprzednim meczu nie grała De Adda, tutaj w środku defensywy troszeczkę trenerka Bertolini pozmieniała ten skład, pozmieniała to ustawienie, mamy 3-4-1-2, nasze to oczywiście 5-3-2, niezmienione ustawienie, które zadebiutowało w poprzednim jeszcze sezonie przed rozpoczęciem rundy wiosennej w Ekstralidze i cały czas nim gramy. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że Silvia Fuseli wcześniej na prawej pomocy, tutaj dzisiaj w ataku zagra, no i te, które zdobywały bramki, te, które wpakowały nam te bramki, te gole, te piłki do bramki Anny Szymańskiej, Barbara Bonansa, również Valentina Czernoja, no i Daniela Sabatino. No ale są też tutaj nasze panie, które pięknie odpowiedziały w poprzednim spotkaniu. Przypomnijmy, 4-3, wyjście z piekła do nieba. W 18 minucie ten atak Włoszek, następnie była odpowiedź z dystansu Liliany Kostowej, 1-1, pamiętamy. W 35 minucie z wolnego Czernoja na 2-1, w 70 Sabatino na 3-1, były chwile grozy, z którymi sobie poradziliśmy. Pamiętamy, prostopadła piłka od Balcerzak, gol Gawrońskiej przy asyście Sikory, no i Ola Sikora, która biegła w pole karne w 76 minucie, podwyższyła na 2-1, potem wspomniana Gawrońska w 79, no i Kostowa w 84 dokonała czegoś niebywałego. Rzut rożny, wpakowała tą piłkę po stałym fragmencie światełko bramki z Brescii. Brescia trochę pod napięciem, wiedzą, że mogą tutaj stracić tą Ligę Mistrzów. Nam wystarczy remis, ale nie możemy przegrać tego starcia. No chyba, żebyśmy przegrywali, czego oczywiście nie życzymy tutaj, 4-3 to będzie dogrywka, ale te dogrywki pamiętamy, że nam tutaj, no w poprzednich turniejach mieliśmy słynną dogrywkę z Glasgow, tam niestety nam się nie powiodło. W poprzednim roku Olympique Lyon, późniejszy zwycięzca UEFA Champions League. Pamiętamy, że w poprzednich latach również i Unia Racibórz wielokrotnie starała się o to, aby wejść do Ligi, no, wchodziła do Ligi Mistrzów, ale nie przeszła jednak do tej historycznej 1/8. Ostatnio pamiętamy, jak też i Wolfsburg wyeliminował ją, czy chociażby Konach. Ale zwróćmy uwagę na to, co dzieje się na ekranach. Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Wiemy, że słuchają nas kibice, piłkarki z wielu klubów, z Konina, ze wszystkich klubów, czy to Ekstraligi, pierwszej ligi, drugiej ligi, trzeciej ligi. Witamy Was bardzo serdecznie. Będziemy opowiadać dużo o naszej polskiej kobiecej piłce. A teraz zwróćmy uwagę, co dzieje się na ekranie, bo tu dzieje się naprawdę już sporo. Staramy się wyprowadzić na razie jakąś spokojną piłkę. To nie jest takie łatwe. Wiemy też, że jednak słabym punktem Włoszech jest jednak defensywa. Długie piłki z dystansu.
za kołnierz defensywy mogą być tutaj kluczowe. Także granie bocznymi sektorami, skrzydłem. Przede wszystkim, to mam na myśli, wchodzenie Sikory, wchodzenie Pauliny Dudek, także podłączanie się do ataku Patrycji Balcerzak. Pamiętamy w poprzednim meczu dobrze zagrana druga połowa przez Patrycję, która słynie z tego, że potrafi dograć mocną piłkę, dołożyć potężne podanie. Sara Gama z numerem 13 w środku defensywy w poprzednim spotkaniu. Jednak zawodniczka, o której powiemy, że stanowi trzon, jeśli chodzi o zespół Brescia w defensywie. Potężna piłka do przodu, gdzieś tutaj w kierunku Krystyny Giuseppi. Teraz próba wyjścia z kontrą przez nasze zawodniczki. Gawrońska tutaj miała na plecach Cecilię Salwaj. Trzeba było się zastawić, odegrać piłkę. Piłka odrzutu z autu i za chwileczkę wznowią Włoszki. Starcie niezwykle emocjonujące na naszych ekranach. Odrzut z autu. Teraz próbujemy przechwycić. Jest tutaj Pakulska przed momentem. Bardzo dobry sezon w tym sezonie. Otwarcie z UJ-em mocne, z UJ-em Kraków. Pamiętamy ten mecz 12-0 wygrany, jeśli chodzi o ekstraligowe potyczki z Wrocławiem. W 42 minucie świetna bramka weszła samodzielnie, wykorzystując drobny błąd defensywy podopiecznych trenera Belli. Strzeliła wówczas bramkę, no ale także ostatnio na wyjeździe w meczu z Olimpią Szczecin w 58 i w 84 minucie. No właśnie, Brescia miała przerwę. Brescia nie grała. My musieliśmy podejmować Olimpię Szczecin. Tamto starcie na wyjeździe wygrane 6-0. Warto też wspomnieć, że w pierwszej połowie dobrą pracę wykonała Klaudia Łasicka, Klaudia Olejniczak. No i w tym meczu także zadebiutowała Ania Zając, na co dzień grająca w drugim Medyku Polomarket Konin. Weszła tam za Katarzynę Taleszczyk. No pytanie, czy przejdzie nas ten dreszczyk, kochani? Ale nie dokończę, pozwolicie, że dokończę później. Jak będzie miała miejsce ta być może piękna chwila. Tu właśnie próba współpracy Daleszczyk z Dudek. No i znów zwróćmy uwagę, że Gama interweniowała. Troszeczkę bez pomysłu to wybicie piłki. Piłka odrzutu z autu i Maria Ficzaj, reprezentantka Rumunii. Wiemy, że ostatnio grała w meczach kadry narodowej i tam zdobyła bramkę i do złówki. Kostowa. Świetny sezon tej zawodniczki. Teraz wolna przestrzeń. Balcerzak sprzed 16 z dystansu! No niewiele zabrakło! No niewiele zabrakło! Ale świetnie teraz wykorzystała tą wolną przestrzeń, nie czekała od razu, mocna piłka poszła, mocny strzał tuż obok słupka. Zwróćmy uwagę, czwarta minuta i staramy się wysoko wchodzić na nasze przeciwniczki, aczkolwiek nie ma też tutaj co ryzykować. Na pewno trzeba je postrażyć, trzeba zagospodarować całą wolną przestrzeń. Musimy je zmęczyć, poszukać, teraz Kostowa! Kostowa! Iliana! Jest pięknie, niesamowita akcja! Fenomenalne! Mówiłem, że trzeba je zmęczyć, rozciągnąć tę akcję. I co dokonuje Liliana Kostowa? Mówiłem przed momentem, dosłownie, słyszeliście, w jakiej ona jest formie, w jakim ona jest gazie w tym sezonie. Pamiętamy ten fenomenalny rzut rożny, ale ile fenomenalnych bramek, jeśli chodzi o ekstraligowe potyczki. Do tej pory przyzwyczaiła nas ta wesoła dziewczyna, że oddaje strzały z linii pola karnego albo w polu karnym. Prosto padle na bramkę, ale pokazuje, że potrafi też zagrać piłkę z dystansu. Oddać strzał z głębi pola, czy wejść w pole karne, jak to fenomenalnie zdobyła. Kochani, 1-0. Medyk Pol... Medykczki prowadzą. Kostowa, coś pięknego. Zapraszamy na odwiedzanie naszej strony internetowej www.medykkonin.pl, oczywiście na fanpage'a Medyka Polomarket Konin, a również wspominamy, że tutaj firma Medyk TV Livestream HD obsługuje dzisiejszą transmisję. Jesteśmy w Brescii, dzieją się tutaj niesłychane rzeczy. Medyczki prowadzą. Kostowa. Mówiło się, że dzisiaj ta zawodniczka będzie typowo ofensywna akcja, jak to ma zwyczaju wykonywać, i ona to właśnie dokonała. Kostowa. Świetny transfer w minionym sezonie. Pamiętamy debiut w 15. kolejce Ekstraligi w barwach Medyczek, meczu przeciwko AZS PWZ Wałbrzych, a teraz odrzutu z autu Barbara Bonansa. Pamiętamy, w 18. minucie po podaniu Sabatino zdobyła bramkę dla swojej drużyny w Koninie. Chwile grozy tam były, tutaj też, ale na razie jest bardzo dobrze, jest pięknie. Teraz choć Włoszki troszeczkę mają problemy, troszkę podań steczek, zwróćmy uwagę, Gaba przesunęła się i teraz piłka za kołnierz, robi się niebezpiecznie, ale jest odgwizdany offside. Nic z tego już nie będzie kontynuowanego. Niebezpiecznie, te piłki za kołnierz naszych defensorek mogą być kluczowe. Tutaj Ania Szymańska ma uwagi w kierunku Radosławy Slawczewy. Też nie możemy dawać się wyciągać ze swojej strefy defensywnej. Tutaj boczne obrończynie muszą kontrolować wszystko, bowiem skrzydłowe w postaci Bonansy, w postaci Walentiny Czernoi będą tutaj na pewno wielokrotnie przy piłce i mogą starać się wyciągać nasze
defensorki i później może być schemat. Zagranie do wbiegającej, jest przestrzeń, wchodzą w pole karne, oddają strzał. Teraz Kostowa znowu próbuje postraszyć. W środku Pakulska, próba dogrania piłki do Aleksandry Sikory, kapitan kadry narodowej, choć wiemy, że w tym nowej już kadrze narodowej Ola nie występowała w meczu Polska-Mołdawia pod dowództwem nowego szkoleniowca, trenera Miłosza Stępińskiego. Powracająca Kasia Kiedrzynek była kapitan kadry narodowej. No ale warto też wspomnieć, że Ania Gawrońska zagrała w ataku z Agnieszką Winczo. To taki schemat dawny, który jeszcze trener Roman Jaszczak, jak był selekcjonerem reprezentacji Polski, wprowadził. Dudek dobrze teraz sobie poradziła z Bonansą, ale na razie odbudowujemy ponownie akcję. Ania Szymańska, również trenerka. Przypomnijmy, że w gimnazjum numer 6 imienia Janusza Kusycińskiego, w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Koninie i Ania Szymańska, i Natalia Pakulska, Aleksandra Sikora i Ania Gawrońska trenują młode nasze medyczki. Zresztą wiele, ponad 250 piłkarek u nas w Koninie trenuje na co dzień, mieszkają, mają zapewnione świetne warunki, no i wypełniają Team Medic Polomarket 3 Konin oraz 4, który rywalizuje w trzeciej lidze grupie konińskiej, bo wiemy, że Wielkopolska grupa podzieliła się na wschód i zachód, tak zwana konińska oraz poznańska. No ale także warto zwrócić uwagę, że jest również AZSP WSZ Konin, także w trzeciej lidze Górnicza Konin, w drugiej lidze grupie kujawsko-pomorskiej i Medic Polmarket 2 Konin w pierwszej lidze grupie północnej. No tutaj też duże grono właśnie ludzi związanych z naszym klubem, trenerów przybyło. Także jak już mowa o Medicu Polomarket 2 Konin, to trener Janusz Gajewski także tutaj pozdrawia. Wiemy, że oglądacie nas, cieszymy się bardzo. No i teraz cieszymy się przede wszystkim, że jest 1-0 dla naszej drużyny. No i przypomnijmy, kochani, my tutaj walczymy dzisiaj wspólnie. My wspólnie dążymy do celu, bowiem to jest historyczna chwila nie tylko dla Konina, nie tylko dla medyczek. To jest chwila dla całej polskiej kobiecej piłki. No ale jeszcze nie świętujmy, bo wiemy, że, cytując klasyka, piłka jest jedna, bramki są dwie, może się jeszcze naprawdę dużo tutaj wydarzyć, ale mamy pomysł na grę, to jest bardzo ważne. Nie zmieniamy wyjściowego ustawienia. Włoszki naprawdę były wręcz zniesmaczone po porażce tutaj w Koninie. Ja mógłbym przytoczyć, bo byłem z tym na bieżąco, parę różnych momentów, czy chociażby nie przychodzenie na konferencje prasowe, no ale może to już było, to minęło. Skupmy się na tym, co jest tu i teraz. Rzut wolny na razie mają Włoszki. Wiemy, że w tych stałych fragmentach są bardzo dobre. No chociażby bramka, którą nam zapakowały z rzutu wolnego, mówi sama za siebie. Piłka może być za chwilkę w polu karnym. Szymańska! Ależ pewna akcja! Wybronienie tej groźnej sytuacji podbramkowej. Wybicie od razu. Można powiedzieć, że sprzed szesnastki, ale bliżej pola oczywiście bramkarki. Tutaj Kostowa pod nogi Balcerzak. Prosto padła piłka i niestety zagrana pod defensorki. Tu jest właśnie Deada, tu jest również Salwaj. Musimy przy tych prostopadłych podaniach też na pewno uważać. Teraz Sikora. Ale piłka jednak na aut. No i za chwileczkę wznowimy. Ola, trenerka czwartej drużyny, Natalia, trenerka trzeciej drużyny, Paulina Kucharzak prowadzi AZSP WSZ Konin, Marta Woźniak, najdłużej grająca piłkarka w Medicu Polomarket Konin od 1994 roku, no a teraz już wiemy, że czynna trenerka prowadzi wraz z Kasią Daleszczyk i Dagmarą Grat, które oglądamy na boisku UKS Górniczą Konin. Kochani, też warto zaznaczyć, że w przerwie nie rozstajemy się, będziemy sobie opowiadać o różnych rzeczach związanych z piłką. Kostowa z dystansu, ale zabrakło niewiele! Odbiła się ta piłka od słupka. No coś fenomenalnego. Wszyscy zadrżeli, aż nas przeszedł dreszczyk. A tutaj spoglądam ze stanowiska komentatorskiego na trybuny. Tu jest dużo kibiców, jeśli chodzi o Brescia, ale także tych, którzy trzymają kciuki za medyczki. Również jest tutaj ekipa polskiej piłki kobiet, Jacek Kubuszewski. Tutaj niżej pisze już tam relację tekstową, a trochę dalej tam lata Kuba i robi fotorelację. Znowu prostopadła piłka z pierwszej piłki Gawrońska w kierunku Katarzyny Daleszczyk, ale zwróćmy uwagę, jak się czujnie zachowała Sara Gama, oddając piłkę do golki perki Ciari Marcitelli. Marcitelli też nie do końca w meczach jest pewna wielu akcji do wybronienia. W ogóle Brescia ma 3 bramkarki. Wiele też ciekawostek tutaj podczas pobytu, rozmawiając z tą drużyną, można było się dowiedzieć. Mają 4 drużyny, ale tak jak może dzisiaj oglądaliście na naszym kanale materiał wideo z boiska, to nie jest boisko, na którym toczą ekstraligowe tutaj serie pojedynki, ale zaraz o tym, bo Kostowa przejmuje inicjatywę. Dudek na skrzydle, Gawrońska w polu karnym i teraz do niej piłka, Gawrońska od wycofania i teraz Daleszczyk sprzed szesnastki. Ale robi Kasia rozeznanie, rozrzucenie do boku. Tu się nie skończy tym, że tą piłkę przechwyci Girelli. Tutaj Sikora, dogranie do Pakulskiej, która wejdzie na skrzydło. Jednak tutaj zastawiana. Zwróćmy uwagę, jak też mądrze zachowują się tutaj defensorki grająca
z numerem 8 Martina Rasucci, która ze środka pola praktycznie zeszła do strefy bocznej, bocznego sektoru, bo wiem, mają to też zwyczaju włoskich, gdy gdzieś z kontratakiem wychodzą, w tym przypadku Polki, one cofają się do swojej strefy i próbują blokować, próbują jak najmniej wolnej przestrzeni pozostawić w polu karnym. 1-0 w piątej minucie. Lili. Saragama. Próba dogrania tej piłki blisko linii bocznej, ale troszeczkę miała tam Paulina Dudek starcie z Silvią Fuseli, wcześniej na prawej pomocy, tak jak już wspomniałem. No, wiemy, że o wiele lepiej w poprzednim sezonie Brescia radziła sobie niż oczywiście Verona, wicemistrz aktualny Włoch. Tutaj Verona niedaleko, 100 km stąd praktycznie. Ma swoją siedzibę, teraz dobrze, odegranie akcji do Szymańskiej, ta od razu z piątki, mocne wybicie, żeby nie tylko nie trafiło na główkę przeciwniczek, tutaj Kostowa cofnęła się po futbolówkę, Daleszczyk zwycięsko z przebitki wyszło, ale jednak zatrzymana ta akcja przez panią arbiter. Dzisiaj byliśmy też na obiedzie uroczystym z panią delegat ze Szwecji, dużo opowiadaliśmy jej o Koninie, bardzo też była pod wrażeniem pani Aneli Lars. No i teraz próba znowu wyjścia z kontrą. Dobra, krótka piłka od Pakulski Daleszczyk. Gramy w takim trójkącie, bowiem podanie było do Patrycji Balcerzak, ale tu troszeczkę to zagranie na wolną przestrzeń. Nie było tu nikogo i Gama rozpocznie od rzutu z auto. 3-4-1-2, takie ustawienie Bresci. Wiemy, że też lubią 5-3-2. W drugiej połowie w meczu towarzyskim z Olimpikiem Lyon, czy jak to woli, Lyonnais, trenerka Bertolini zmieniła nieco to ustawienie. Też to się raczej nie opłaciło. Statystyki, jeśli chodzi o poprzednie spotkanie, warto też zaznaczyć strzały celne 5-5, strzały na bramkę 11-12, rzuty rożne 7-5, spalone 1-3, faule 13-10, tu troszeczkę nasza przewaga, ale w niektórych momentach też groźnie trzeba było się zachowywać. Na razie od rzutu z autu widzieliśmy Silvia Fuseli. Znowu próbują gdzieś skrzydłem wejść Włoszki. Dobrze się teraz Paulina Dudek zachowała, wybijając tą piłkę na aut. Aczkolwiek z drugiej strony teraz Włoszki bliżej jednak tą akcję będą serwować pola karnego naszej drużyny. Ania Szymańska, wiele, wiele lat grająca zawodniczka medyku Polomarket Konin. Także bramkarka kadry narodowej od tego sezonu z Kasią Kielczynek. Rzutka w pole karne! Niebezpiecznie! Błąd! Ajej! Błąd naszej defensywy. Niestety. Ale jeszcze pani sędzia podbiegła. Była wrzutka w pole karne, widzieliśmy, co się wydarzyło. Jest 1-1. Błąd. Nie możemy pozwalać sobie na takie błędy. Niestety. Ta piłka aż tak nas chyba nie zaskoczyła. Była wrzutka w pole karne. Słyszymy teraz muzykę na trybunach. Te trybuny się cieszą. No trudno im się dziwić. Ich drużyna sprawia, że jest 1-1. Nas remis oczywiście ratuje. Ale to jest 14 minuta. W zasadzie 15. Jest naprawdę dużo czasu. Mówiłem, że piłka jest jedna. Bramki są dwie, ale kochani, mówiłem, wspólnie walczymy, także nie będziemy się teraz martwić, teraz musimy się zwrócić uwagę na to, co będzie się działo dalej. Z numerem 10, Cristiana Giurelli, dobrze była ustawiona w polu karnym, wykorzystała tą okazję, no i oddała bramkę, ale teraz kontrą Kostowa idzie! Znowu teraz błąd defensywy Bresci, dużo wolnej przestrzeni zostawiły polu karnym, Kostowa! Na ten pierwszy słupek, ale jest za chwilkę szansa i to ogromna szansa dla naszej drużyny, Kostowa. Będzie za chwilkę stały fragment i Liliana Kostowa rozpocznie od dośrodkowania piłki z rzutu rożnego w pole karne. Zaryzykowały defensorki Włoszek. Kostowa, co się wydarzy? Ustawione już nasze dziewczyny w polu karnym. Kostowa! Kostowa po główce próbowała się Korak. Kto zamknie tam jeszcze przed szesnastką? Dudek odda piłkę Pakulskiej. Pakulska! No obok bramki niestety. 1-1. Mówiłem, że to starcie będzie emocjonujące. Włoszki z jednej, na pewno z najlepszej strony chcą się zaprezentować przed swoją publiką, ale my tutaj pełni motywacji przybyliśmy. Jesteśmy tutaj już w zasadzie trzeci dzień, dobre humory nam dopisują, choć były pewne przeciwności. Przeciwności, o których też można byłoby opowiadać, ale nie teraz. Teraz wymazujemy to wszystko z pamięci i patrzymy, co się dzieje na naszych ekranach. Znowu tutaj gdzieś bliżej środka pola Włoszki próbują przejąć inicjatywę. Widać, że starają się też nie tyle co przecinać, ale przechwytywać nasze podania. Znowu tutaj blokada przy linii bocznej i poskutkowało to tym, że za chwileczkę odrzutu z autu nasz team. Dagmara Grat. Dagmara teraz także na przegląd kolejny nowej reprezentacji Polski, bo wiemy, że trener Miłosz Stępiński dużą kadrę powołał. Także i
Nie obejrzymy tam niestety Natalii Chudzik. Wiemy, że Natalii odnowiła się kontuzja po walecznym meczu z Czarnymi Sosnowiec. Jeden z takich naprawdę chyba najbardziej emocjonujących i tak powiem wyrównanych starć, jeśli chodzi o Ekstraligę w tym sezonie, biorąc pod uwagę mecze Sosnowca i mecz oczywiście Medyczek. Tam niestety odnowiona ta kontuzja, złamana piąta kość śródstopia. Pamiętamy w poprzedniej sezonie, w 16 kolejce w Ekstralidze, dwie bramki zdobyte w meczu z Gosirkami Piaseczną. W pierwszej minucie Anna Gawrońska, 49 Ola Sikora, ale ta pierwsza bramka poskutkowała też tym, że niestety Natalia Chudzik była kontuzjowana. Wolna przestrzeń na skrzydle, jest Sikora, podłącza się do ataku Gawrońska, podłączała się również Kostowa. Na nią były zagrywane te piłki. Och, do ślizgu aż tam doszło po akcji Patrycji Balcerzak, ale widać, że Patrycja teraz to widzę ze stanowiska. No ale zwróćmy uwagę, faule, już tak pani sędzia to zauważyła na Włoszce odgwizdane, ale Patrycja ma problemy. Teraz ja to dostrzegam ze stanowiska tutaj, spoza tego, co my widzimy na ekranie. Teraz dopiero się podniosła Patrycja, ale to nie zostało jednak zauważone przez panią arbiter. A warto wspomnieć, że Viola Raudzina, Litwinka, sędziuje i także asystentki też również Litwy. Diana Wenaga, Jelena Jermolajewa. Obok bramki na szczęście ta piłka. Musimy pilnować, bowiem szybko próbują też i z kontry grać Włoszki, starać się wykorzystywać błędne ustawienia, ale o takim tutaj nie ma mowy. Zarówno jeśli chodzi o jedną i również o drugą drużynę. Emocje sięgają zenitu. Kostowa, piękna akcja w polu karnym. Strzał na bramkę. Potem, jak pamiętamy, Christiana Giurelli wykorzystała tą wrzutkę w pole karne. Wrzutki, stałe fragmenty. To jest to również coś, co charakteryzuje. Ale widzimy, że raczej dużo też tych wysokich piłek Włoszki starają się uruchamiać. My gramy konsekwentnie, gramy taktycznie. Staramy się kreować tą akcję od linii defensywy poprzez pomoc, poprzez te charakterystyczne dla Medyczek potężne przekodne ze środka pola na skrzydło, potem do grania w pole karne. Aż przypomina się bramka Kostowej z Sosnowcem właśnie, o którym ostatnio opowiadałem kilka chwil temu, w 26 minucie, kiedy to Dagmara Grat pięknie dograła jej piłkę ze skrzydła. No ale tutaj wówczas także bramkę zdobyła właśnie dla czarnych Stanisława Liskowa. Gama. Taka prostopadła piłka, teraz znowu szybka wymiana, no niebezpiecznie tutaj było przed momentem Bonansea przy futbolówce, teraz próbujemy tutaj je zastawić, znowu przyjąć inicjatywę, trener i prezes Roman Jaszczak widoczny na naszych ekranach, teraz jeszcze jakieś wskazówki dla Marii Piczaj, pytanie czy w drugiej połowie będą jakieś zmiany, czy wejdzie Agata Guściora, bardzo dobrą pracę wykonała Agata w meczu właśnie w drugiej połowie, kiedy wchodziła na boisko w meczu z Brescią, który odbywał się w Koninie, rzecz jasna. Odrzut z autu Ficzaj. Nagłówkę dalszych, piłka jednak opuściła boisko. No i teraz wygląda na to, że Włoszki odrzutu z autu. Musimy już troszeczkę przesunąć się na naszą połowę. Teraz trenerka Bertolini tutaj w lewym dolnym rogu na naszych ekranach. Odrzutu z autu ponownie Włoszki, Pakulska. Dalszych dobrze. Teraz zastawiła przeciwniczkę. No widzimy też, jak Włoszki atakują tutaj. To zauważyła już pani sędzia. To się już nie podobało. Jest upomnienie właśnie do tej, dla tej, która zdobyła bramkę, Christiana Giurelli, grająca z numerem 10, i Maria Mimi Ficzaj, bo taki też pseudonim właśnie Maria posiada. Odrzutu z autu za chwileczkę. Do kogo ta piłka będzie kierowana? Pakulska ma trochę wolnej przestrzeni wokół siebie. Długie podanie. Troszeczkę zawsze te długie podania już, jeśli jesteśmy też w temacie Ekstraligi, można odnieść do tych charakterystycznych podań Karoliny Zasady, chociażby z Tesmi Tegrzywiec. Na razie ponownie za chwileczkę wznowimy tą akcję. Warunki atmosferyczne, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, bardzo dobre. Nie jest za zimno, nie jest za ciepło. Wydaje mi się, że w sam raz pogoda do gry w piłkę. Choć jak jechaliśmy na stadion, bardzo padało. Było tutaj dosyć nieprzyjemnie. Ale warto zwrócić uwagę, że wczoraj tutaj, jak obserwowaliśmy ten stadion, była pani delegat, zarządziła, żeby jednak trochę przykrócić tą trawę. Były zabiegi kosmetyczne. A teraz piłka w polu karnym po rzucie wolnym. Ale teraz kontrą. Zwróćmy uwagę, co się dzieje. Włoszki przy piłce. Znowu tam przerzut na drugą stronę od Elizy Mele. Tu już jest Bonansea. Nie wie za bardzo teraz, do kogo dograć tą piłkę. Rossucci. Troszeczkę ma problemy. Staramy się też wyprowadzić swoje przeciwniczki z uwagi. No i teraz znowu niebezpieczna sytuacja. Czy będzie jeden na jeden? Ficzaj interweniuje. Zablokowany ten strzał w kierunku bramki z bocznego sektora pola karnego. Uciekamy do przodu, ale podanie jednak trafia do Włoszek. Elizy Mele znowu się kotłuje na skrzydle. Jest tutaj, no, Maria Ficzaj na szczęście. I Szymańska za chwileczkę wznowi. Znowu wykorzystały tą chwilę drobną naszej drużyny na to, aby wyjść z kontrą Włoszki. Blisko, blisko znowu były. 22 minuta na naszych ekranach. I z piątki Ania Szymańska. Monika Sowalska się w rezerwie, druga bramkarka, to uczennica, można tak powiedzieć, Ani Szymańskiej, która także prowadziła kadrę wojewódzką
do lat 16, do lat 13, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Teraz już pełną trenerką tejże grupy jest Ania Jankowska. Znowu błąd tam troszeczkę w linii na bocznej defensywie. Dagmara Grat. No i od rzutu z autu za chwileczkę Włoszki. Musimy uważać, bo one starają się wchodzić tymi bocznymi sektorami. Tutaj troszeczkę Dagmara dała się wyciągnąć ze swojej strefy. Mają rzut wolny. Tam było przewinienie, zauważyła to pani sędzia. Będzie wrzutka w pole karne. Oby ta wrzutka nie sprawiła tego, że za chwilkę będzie zmiana wyniku. Widzimy Gamę. Pilnuje jej Paulina Dudek. Znowu się ustawiają. Jest tutaj Giurelli. Tak samo ustawiona jak przy pierwszej bramce. Aby oddać znowu strzał. Szymańska w pełnej gotowości. Jest rzut wolny. Musimy uciekać z tą piłką. Dobra akcja, Balcerzak! Wybiła tą futbolówkę. Tu co prawda nie było naszych zawodniczek, ale też my się dobrze zachowujemy w tym groźnym meczu. My schodzimy wszyscy do defensywy. Przy tych właśnie wrzutkach. Teraz Dudek po główce, czy piłka opuści boisko. Tak jest, już tutaj Kasia wiedziała, że jednak nawet sprinterskim krokiem nie uda się uratować futbolówki. Kasia Daleszczyk. Wiele, wiele bramek również i w tym sezonie. Pamiętamy w 10 minucie z Sosnowcem, 52 z Olimpią, czy także w meczu z Gostynkami Piaseczno. Trenerka UKS Górniczej Konin, ponownie Giurelli, bocznym sektorem. No i za chwilkę znowu będzie niebezpiecznie. Zapraszam także do polubienia fanpage'u. Kasi Daleszczyk ostatnio sobie założyła. Oby po tym meczu jej jak najwięcej lajków przybyło, ale teraz jest rzut rożny dla Włoszek. Jest rzut rożny, jest stały fragment. Mówiłem, że te stałe fragmenty są niebezpieczne w wykonaniu jednej oraz drugiej drużyny. Ustawione nasze dziewczyny czujnie w polu karnym. Znowu trzeba tak uciekać, jak wtedy Balcerzak piąskuje Szymańska. Daleszczyk podbiła piłkę. Znowu akcja w polu karnym. Ficzaj. Wybicie. Tu jest Gawrońska trochę zablokowana, ależ teraz jest sytuacja. Wyszły Włoszki daleko z defensywy. Sikora. Jest tutaj Kostowa. Przerzutka może na drugą stronę boiska. Tak jest. Piłka w polu karnym chwyci. Jednak Marcitelli. Chwilę grozy dla Włoch. Chwilę grozy dla Włoch. Szybkie wyjście z kontrą ze strefy defensywnej naszej drużyny. Poprzez piękne prowadzenie piłki przez Sikorę podłączała się Kostowa. Do niej była ta przerzutka w zasadzie na drugą stronę boiska. Ale jedna piłka po drodze trafiła do golkiperki Ciary Marcitelli. 9 reprezentacji Polski, 9 medyczek, 8 jeśli chodzi o Brescia, ale wiemy, że też około 15 ich się przewijało przez reprezentacje narodowe. Teraz osamotniona tutaj jednak znowu była Giurelli. Piłka do Kostowej, ale tutaj jest Gama. Gama, zwróćmy uwagę, ona w tym meczu nie tylko z jednej strony gra w defensywie, ale z drugiej strony stara się też wykonywać akcje ofensywne, więc wychodzi daleko ze swoją strefę. I jesteśmy w stanie też ją jakoś ominąć, jesteśmy w stanie też jakoś ją ograć, że tak powiem. Ficzaj. Po główce ta piłka jednak na aut. Tutaj sygnalizuje Paulina Dudek, że odrzutu z autu dla naszej drużyny. I czy Maria Ficzaj nie, Daleczyk chyba nie będzie czekała. Przypomnijmy 1-1, Lili Kostowa i Christiana Giurelli. A wy uwierzniajcie tę chwilę i zwróćmy uwagę, co za chwilkę znowu będzie się działo. 25. minuta tego spotkania, Slavčeva. Staramy się linię defensywy troszeczkę wysoko teraz zawiesić. Dagmara Grat, wysoka piłka z głębi, pala w pole karne. Gdyby nie interwencja główka Gamą, Kostowa byłaby przy piłce. Teraz z kolei znowu gdzieś, zwróćmy uwagę, Giurelli przerzuciła na skrzydło i za chwilkę będzie starała się też podłączyć do ataku. Samotna skrzydłem, mówiłem, za wysoko chyba troszeczkę linia obrony. Grat! Zablokowała, ale jest chyba odgwizdana sytuacja. Grat zablokowała, nie! No, nerwowo, nerwowo, Pakulska, ale dobra interwencja Dagmary. Tutaj jednak zhamuje Roberta Deadda, środkowa defensorka, ta, która nie grała w poprzednim spotkaniu. Emocje sięgają wielokrotnie Zenitu. Kochani, jesteście z nami. Nie odchodźcie nigdzie od swoich odbiorników. Nawet na chwilę, chyba że w przerwie, ale na sekundę. Po dobrą kawę. Czernoja, po przekonnej. Gdzieś tym podaniem znowu szukałem Giurelli. Dużo zagrań dzisiaj przez środek pola. Widać, że Włoszki ten ciężar gry sprowadzają właśnie do środka. Tu jest Giurelli. My staramy się ten środek pola wyłączyć poprzez akcję Balcerza, poprzez schodzenie do drugiej linii. Kasi Daleszczyk w roli ofensywnego tutaj raczej pomocnika. Teraz Gawrońska kontra Salvay. Gawrońska, piłka wybita przez Salvay na out. I za chwileczkę mamy szansę, aby znowu wejść z piłką w pole karne. Ola Sikora od rzutu z out. Jest Kostowa na linii pola karnego. Jest tutaj Paulina Dudek przed szesnastką. Piłka do Gawrońskiej. Troszeczkę Ania osamotniona w tym polu karnym. Odegranie do Sikory. Sikora. Troszeczkę podań wstecznych tutaj prezentowanych przez nasze zawodniczki. Piłka jednak opuści boisko. Włoszki sygnalizują, że to im należy się ten out, ale
Nic z tego. Sikora. To do nas należy. Do Daleszczyk. Ta już widzimy, że ma plecy. Te plecy ciągle rosną naszym zawodniczkom w tym spotkaniu. Włoszki starają się znowu wykorzystać wolną przestrzeń na boisku. Giurelli była przed momentem przy piłce. I teraz dopiero starają się odbudować akcję Włoszki poprzez wycofanie do Gamy. Gama do linii bocznej. Tutaj była dobrze jednak ustawiona Bonansa. Na razie też napastniczki tak niewykorzystywane, bo ani Sabatino, ani Fuselli. Charakterystyczne też dla Bresci. Napastniczki przykładowo, tak jak w poprzednim spotkaniu tych dwóch drużyn, szły z piłką w pole karne, a potem odgrywały ją do tyłu na wbiegające pomocniczki. To jest charakterystyczne zagranie trenerki Bertolini. Slawczewa po przekodnej. Troszkę wyszła z tego wyższa piłka dochodząca do Gawrońskiej, jednak Włoszki przejęły inicjatywę. Mele. Odbudowa akcji poprzez Saregamę. Gama do Roberty Dady. Trójką w defensywie. Tu jest dużo wolnej przestrzeni między Gamą, między Adą, a także Salvai. Staramy się to oczywiście wykorzystywać. Ale może też jakieś piłki za kołnierz. Tutaj jednak nie udało się teraz Dagmarze Grat tutaj zablokować tej akcji. Sikora! Nieprzyjemna tam była sytuacja. Warto też wspomnieć, że dziewczyny po tym długim, intensywnym tygodniu, bo przypomnijmy mecz z Olimpią Szczecin, są w dobrej dyspozycji. Tutaj aż tak nie narzekały na jakieś bóle. Ale wiemy też, że same do końca oczywiście tego nie powiedzą, bo one koncentrują się na tym meczu, koncentrują się na tym starciu, wiedzą, że rodziny ich wspierają. Mam nadzieję, że całe środowisko polskiej piłki nożnej kobiet nas wspiera. Daga. Rzut wolny. Gdzieś ta piłka w kierunku Daleszczyk teraz pokoziołkowała. Na wolną przestrzeń od razu Gama odbudowuje podaniem wstecznym do Cherry Mercitelli. 1-1. 29. minuta tego spotkania. Cieszymy się, że dużo osób nas ogląda. Widzimy teraz, spoglądam tutaj na naszym stanowisku komentatorskim też na komentarze, jakie piszecie tutaj podczas transmisji. Znowu Gama interweniuje. No niesłychane ma tę interwencję ta zawodniczka. Wróżą jej tutaj we Włoszech nawet oficjele Bresci wielką karierę, że może po tym sezonie zmieniać klub. Kto wie, teraz niedokładnie. Za mocno zagrana ta futbolówka. No i widzieliśmy, że Giurelli teraz nie zdążyła dobiec do futbolówki. Cieszymy się, że jesteście cały czas z nami. Zapraszam na każde transmisje. Nie tylko Ligi Mistrzów, nie tylko Ekstraligi, ale także na transmisje drużyn Medyka Polmarket 2 Konin, Górniczej Konin, młodszych zawodniczek, czy także kadr wojewódzkich. Tego dużo będzie na naszym kanale. Także zapraszam oczywiście do oglądania meczów i innych drużyn, które mam przyjemność komentować z Ekstraligi najczęściej. Cały czas zresztą jesteśmy w kontakcie. Wiecie doskonale, jaki jest harmonogram, także możecie ekscytować się kobiecą piłką nożną o każdej porze dnia i nocy. Gama znowu doskoczyła. Dużo dzisiaj się napracuje ta dziewczyna. Teraz sprytna wymiana piłek między Czernoją. No, przy linii bocznej zatrzymana. I tutaj będzie teraz dla nas teraz szansa. Maria Piczaj od rzutu z autu za chwileczkę. Być może w kierunku tej oto pani Pauliny Dudek. Teraz już obiektyw. Czekamy, tutaj Włosi troszeczkę gwiżdżą na trybunach. No spodziewali się organizatorzy, że będzie ponad 3000 widzów, ale tyle oczywiście nie ma. Być może te warunki atmosferyczne też ich troszeczkę przegoniły. Wysoka piłka do Gawrońskiej, ale znowu interwencja. Widzieliśmy wewnętrzną stroną nogi. 500 osób. Tak na oko można powiedzieć, choć stare przysłowie mówi co innego, ale na oko 500 osób. Gama ponownie. Ale spokojnie, teraz znowu będą rozgrywały akcje Włoszki. Też czują presję, bo 1-1 to im nie daje oczywiście teraz jakiegoś sukcesu. Nie daje im to wejścia do 1-8. O starciach, które miały miejsce wczorajszego dnia, o tych, które będą się działy jutrzejszego, dzisiejszego jeszcze, będziemy sobie opowiadać już w przerwie, a teraz zwróćmy uwagę, Daleszczyk próbowała wyjść zwycięsko z przebitki, ale jednak tutaj na plecach miała Rossucci, ta dosyć mocno zaatakowała. No Włoszki też agresywnie grają. Trzeba uważać, bo będą dużo tutaj na pewno licznych zagrywek stosować na swoją korzyść. Teraz Dudek, dobrze wybrnęliśmy z tej sytuacji. Dobrze puściła sobie tam piłkę na wolną przestrzeń. Dudek dobrze po przekątnej, do granie do kostowej. Balcerzak się przesuwa, jej, trafia ta piłka jednak pod nogi dziewczyn z Włoch. I od razu wyższa piłka. No cały czas blisko linii pola karnego, blisko tej szesnastki Giurelli. Bardzo blisko. Ta, która zdobyła bramkę w tym spotkaniu. Znowu Gama. Gama i Giurelli, jeśli chodzi o Brescia, najwięcej, chyba największa ilość posiadanych piłek. U nas Kostowa, defensorki, Daleszczyk, Balcerzak, Pakulska. Oczywiście to później procentowo pewnie będzie wszystko podliczane. Mówiłem, że w rezerwie Monika Sowalska, nasza druga bramkarka z numerem 12, Agata Guściora z numerem 6, Klaudia Oleniczak z numerem 13, Sandra Sałata z numerem 16. Jeśli chodzi o drużynę Brescia,
Carmelia Cesar z numerem 12, Ciara Eusebio z numerem 5, Anna Maria Serturini z numerem 15, Stefania Tarenzi z 17, Laura Gisi z 18, Martina Lencini z 19, Rafaela Manieri z 21 numerem. Odrzut z autu za chwileczkę Mimi. Odnosiliśmy się podczas naszych transmisji do wielokrotnych zdobyczy bramkowych naszych zawodniczek w różnym stylu, poprzez stałe fragmenty, poprzez rozgrywanie akcji od samego początku, no chociażby mecz piątej kolejki z Piasecznem, ten słynny hat-trick Kasi Daleszczyk. Teraz dla nas będzie znowu szansa, ja mówiłem o tym hat-tricku Kasi Daleszczyk, pamiętamy, w pierwszej minucie, w zasadzie w 40 sekundzie z prawego skrzydła wrzutka od Sikory, główką Kasia zdobyła bramkę właśnie w 40 sekundzie. Następnie w 34 minucie w polu karnym wykorzystała błąd defensorki, jak pamiętamy. No i na 8-0 podwyższenie przy podaniu od Gawrońskiej z lewej strony pola karnego. Wiemy, że też rodzina Kasi ogląda to spotkanie. Zresztą wszystkie rodziny zawodniczek, wszystkich tych, którzy grają. Pozdrawiamy wszystkie nasze rodziny. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nas oglądają. Też tu wiem, że siostra Kasi, Asia Daleszczyk, która gra w pierwszej lidze w KKP Bydgoszcz, też ogląda. Tak, Asiu, pilnuje się. To oczywiście dla wtajemniczonych, jeśli chodzi o pewne przejęzyczenia na antenie. Ale spokojnie. Jeśli do jakiegoś takiego dojdzie, to nie wincie mnie, bowiem, mówiłem, to jest starcie naprawdę na szczycie. To jest walka o historyczną 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na razie Włoszki starają się jakoś rozciągać te akcje. A to trochę zawężyć, a to znowu wyprowadzać nasze zawodniczki z równowagi. Wyższa piłka, dobre zatrzymanie przez moment piłki przez Kasię Daleszczyk. Daleszczyk ponownie. Czy podbije sobie jednak wycofanie do Pauliny Dudek? Dudek do Szymańskiej, nie ma co ryzykować, bo blisko była tutaj Daniela Sabatino. Dobre doskoczenie Daleszczyk. Ajej! Oby tam się nic nie stało Kasi. Ale chyba wszystko w porządku. Odgwizdana sytuacja i za chwileczkę będziemy mieli rzut wolny. I Maria Ficzaj ustawia piłkę. Za chwilkę Maria rozpocznie od wrzutki. Być może będzie to potężna piłka z głębi pola, gdzieś w kierunku linii pola karnego. Naszych przeciwniczek. Ficzaj po przekątnej. Piłka czy dofruje na skrzydło? Tu jeszcze Kostowa. Jest Gawrońska dobrze ustawiona. Tu znowu było ciasno. Była tutaj Roberta właśnie de Ada, która troszeczkę zawężyła to pole przed linią pola karnego. Widzimy, że Gama pilnuje non-stop Liliany Kostowej. Próba znowu przebitki. I teraz ta przebitkę wygraliśmy, co prawda, ale odgwizdana sytuacja już jednak. Natalia Pakulska nie może kontynuować tej akcji ofensywnej. Staramy się ten atak pozycyjny wykreować w tym spotkaniu. On jest wielokrotnie oczywiście prezentowany. Staramy się także formułować, grać zwartym blokiem obronnym, kiedy dochodzi do tych wrzutek, do tych stałych fragmentów. Dobre zachowanie Szymańskiej przy wychwyceniu jednej piłki, przy piąstkowaniu. Troszeczkę było nerwowo. No, przypomina mi się ten mecz Polska-Dania, który miał miejsce w Tykach. Pierwszy raz wówczas miałem przyjemność być na meczu polskiej kadry i świetna gra Ani Szymańskiej. Był, pamiętam, taki moment horroru, kiedy wypadła jej piłka z dłoni na siatce. O Jezu. No właśnie taki horror mieliśmy, pamiętam, w meczu Polska-Dania. Wówczas tam była Martyna Wiankowska z UKS SMS Łódź, która pomogła troszeczkę tam Ani. No teraz Martyna Wiankowska i Linda Dudek po dobrej prezentacji w meczu właśnie z medykiem Polomarket Konin również zostały powołane do kadry Miłosza Stępińskiego. Także zobaczymy je na pewno na tym przeglądzie. Także dziewczyny Słęcznej, była Anna Sznerowska. Powrót także Nataszy Górnickiej. Także dziewczyny z U19 otrzymały taką szansę, ale to bardziej taka nagroda za ten pięknie zagrany turniej. Ta złota drużyna trenera Marcina Kasprowicza i trenera Adama Ciupińskiego, która weszła do Elite Round. Pięknie dziewczyny walczyły w turnieju eliminacyjnym, który odbywał się we Wronkach oraz w Plewiskach. Teraz niestety Włoszki odbierają piłkę Oli Sikorze. Grat próbowała przechwycić to podanie. Teraz trzeba się cofnąć. Znowu Sikora. Wchodzimy do strefy defensywnej. I teraz błąd Włoszek, który my spokojnie chcemy wykorzystać. Daleszczyk. Piłka troszeczkę po przekątnej w kierunku Gawrońskiej. Gawrońska znowu miała obok siebie jednak z Cecilię Salwaj. Jedna i druga drużyna stara się wykorzystywać te podania. Troszeczkę średni pressing teraz jednak prezentowany przez jeden i drugi team, ale jest nerwowo. Nie ulega to żadnej nawet najmniejszej wątpliwości. Cały czas nasza najwyżej ustawiona piłkarka w drużynie, Ania Gawrońska, czeka na dogranie, żeby później wykorzystać jakąś akcję, jakąś sytuację w polu karnym. Staramy się też wykorzystać te błędy przeciwniczek. Przypomnijmy, że taka przysłowiowa siatka to też wiara w swoje możliwości techniczne. Staramy się grać technicznie, taktycznie, technicznie. Gama
Po przekonnej tutaj Fitcher próbuje zastawić przeciwniczki. Znowu Gama się przesunęła, no niemalże do ataku. Balcerzak. Odebrana została jej piłka przez Dziurelli. Odegranie podaniem wstecznym do Rossucci. Tutaj jednak problemy z przyjęciem kierunkowym piłki przez Czernoje, kapitan drużyny Bresci. I my staramy się to za chwileczkę wykorzystać, bowiem odrzutu z autu. Dagmara Grat. Podopieczne Dagmary, Kasi i Marty oglądają to spotkanie. UKS Górnicza Konin, nasza drużyna rywalizująca w drugiej lidze grupie Kujawsko-Pomorskiej. W tym sezonie także już wygrane spotkania. Pamiętamy w trzeciej kolejce 1-0 wygrana z Ostrowią 1909, Ostrów Wielkopolski. Bardzo fajnie rozegrany rzut wolny przez Paulinę Masel. Krótkie podanie po ziemi i kapitan Natalka Stasikowska prosto w światełko bramki oddała. Piękny strzał, a także przecież w drugiej kolejce z Orzeł Wałcz. Piękny wyszedł strzał z rzutu rożnego właśnie Natalki. Perfekcyjnie, no tak jak Kostowa w meczu z Brescią przed tygodniem. Może i też będziemy się świadkami znowu takiej bramki po stałym fragmencie. Teraz Gawrońska puściła sobie tą piłkę tak na wolną przestrzeń, ale znowu tutaj Cecilia ją blokuje. Cały czas jest to jednak widoczne na naszych ekranach. Gawrońska 10 bramek w Ekstralidze w tym sezonie. Królowa Strzelczyń z poprzedniego sezonu. Pamiętamy, po 8 latach ta korona wróciła ponownie na jej głowę. 23 bramki. Do samego końca walczyła o ten tytuł z Agatą Tarczyńską. Wymieniały się nieraz tymi bramkami w poszczególnych spotkaniach i Anna, i Agata. Agata od tego sezonu w drugiej drużynie VfL Wolfsburg. Znowu Gama po przekonnej, ale z błędami, bez pomysłu. Grat! Ryzykowna ta gra Dagmary w tym spotkaniu. Teraz znowu próbuje doskoczyć, próbuje się zrehabilitować Daga. I to też uczyniła Pakulska, ale piłka jednak nie na aut, pokoziołkuje. Tu nie udało się jednak jej przechwycić. Ponownie Salwaj, próba znowu przekazania tej piłki do Bonansei, znowu chcą grać tutaj, znowu może być ta wrzutka, ta niebezpieczna wrzutka, Szymańska! Chwyta piłkę, wybroniona sytuacja. Przed szesnastki oddany strzał na bramkę Medyczek. Na szczęście wybroniona ta sytuacja, pewne wybronienie, położyła się z tą piłką Ania Szymańska. Jest 1-1, cały czas jest remis i z linii pola karnego ponowne uruchomienie akcji. No Włoszki tutaj nie wiedzą teraz za bardzo co robić. Znowu te uruchomienie akcji, też zwróćmy uwagę, że wyciąga je ze swojej strefy. Wyciąga i sprawia, że możemy też wykorzystać tą wolną przestrzeń. Trzymajcie mocno kciuki, bo przypominamy, dzisiaj walczy cała polska kobieca piłka. W tej bitwie, która tutaj toczy się na ziemi włoskiej. Nie udało się teraz troszeczkę przyjąć tego podania Kasi Daleszczyk. Dobrze po główce, Grat do Balcerzach, znowu akcje w trójkącie rozgrywane poprzez podanie do Isikory, ale tutaj odgwizdana sytuacja, bo odebrana została ta piłka w nieprzepisowy sposób. Oli. Mówiłem o Górniczej Konin, także druga drużyna Medyka Polomarket Konin. Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim zdobyty 6-0, wygrana z Polonią Poznań. Ten mecz możecie także oglądać na naszej antenie. Pamiętamy bramki dwie Natalii Rabiegi w 8 oraz 42 minucie. Dwie bramki Ani Zając w 15 oraz 39. Oli Stasiak w 55 i Asi Trybus w 64. Teraz Marcitelli chwyciła piłkę. No dzieje się naprawdę dużo. Cieszy fakt, że również powołania do kadry U15 otrzymały nasze młode medyczki z 3 i 4 zespołu: Zofia Buszewska, Alicja Piechocka, Marysia Jakubowska, Kinga Kozak. A jeśli chodzi o kadrę do lat 17, no to wiemy, że Ola Stasiak, o której wspominałem, i Weronika Helińska rywalizowały na Węgrzech w turnieju eliminacyjnym do Elite Round. No i Hela zdobyła tam bramkę, a kapitanem tego zespołu była Ola Stasiak. Warto wspomnieć, że w poprzednim sezonie grająca w trzecim medyku Polomarket Konin Ola Stasiak i Weronika Helińska dołączyły od tego sezonu do ekstraligowego teamu. Trenują pod okiem doświadczonych koleżanek starszych, także Klaudia Olejniczak i Klaudia Łasicka, ale ogólnie też do drugiego medyka Polomarket Konin przeszła i Klaudia Nokalska, i Wiktoria Janik. Także byliśmy świadkami dosyć też ciekawych takich mini transferów, że tak powiem, jeśli chodzi o naszą medyczną rodzinę. Daleszczyk, odegranie prostopadłą piłką wsteczną do Marii Ficzaj. Tutaj po nogach jednak Włoszki ta piłka wyszła na od. Znowu była tutaj Dziurelli, no i odrzutu z autu. No ale tutaj znowu widać, że troszeczkę tam protestują kibice. Znowu tutaj spoglądamy na transmisję. W naszym studiu komentatorskim cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, że oglądacie to na naszej antenie Medyk TV.
Na razie 1-1. Cały czas. Próba znowu zostawienia się, odegrania piłki. No i gama odrzutu z autu. Do kogo to podanie? Znowu w kierunku Dziurelli. Cały czas. Dużo tych podań stosowanych na tą zawodniczką, zawodniczkę. Teraz Paulina Dudek próbowała jej odebrać futbolówkę. Znowu gdzieś wyższej piłki, wyższej okazji. Szukają Włoszki. Niebezpiecznie. Bliżej linii pola karnego naszej. Ale teraz dobra akcja Pakulskiej. Prostopadła piłka wzdłuż linii bocznej, ale tutaj była Włoszka. Znowu po główce. Znowu tam była przesunięta Dziurelli. Migruje niemalże wszędzie tutaj na boisku. Nawet teraz chce postraszyć troszeczkę Annę Szymańską. Przyjęcie piłki jednak teraz było przez Sabatino, napastniczkę Sabatino po przekonnej. Znowu w kierunku skrzydła i znowu ta piłka gdzieś próbowała dochodzić do pola karnego. A to jednak zwarty mur obronny naszej drużyny. Teraz z kolei podobna sytuacja do tej, która miała miejsce kilkanaście minut temu. Nie Medyczki, a Brescia próbuje zawiesić wysoko swoją linię obrony. Na razie te ataki są niwelowane. Wymiana piłek, piłka za piłkę, cios za cios. Można tak określić to starcie. Niespełna dwie minuty pozostały do zakończenia trwania pierwszej połowy tego spektaklu. No i pytanie, czy zostanie doliczony jakiś czas gry do regulaminowego czasu trwania tego spotkania. Na razie Włoszki znowu. Znowu z dystansu obok słupka. Szymańska wściekła. Wściekła. Tutaj Szymańska, doświadczenie jej też tutaj chce przemówić i chce tutaj troszeczkę uwagi zwrócić na pewne drobne błędy, które jednak pojawiają się czasami na boisku. Mówiłem o dzisiejszych starciach. Bardzo ciekawi mnie starcie Rosjanki z Sarajewo, ale także Paris Saint-Germain z LSK, czy chociażby z Glasgow z Eskilstuna United. Na razie znowu Szymańska uruchomiła akcję, zastawienie i odegranie piłki do Daleszczyk przez Kostową. Tutaj znowu współpraca Daleszczyk-Kostowej w blokowaniu przeciwniczek. Tutaj Mimi doskoczyła do przebitki, ale sygnalizuje pani sędzia, że odrzutu z autu ponownie Włoszki. Widoczna na naszych ekranach Silvia Fuseli. Troszeczkę Fuseli migruje, troszeczkę zmieniła swoją pozycję. Bardziej do bocznego sektoru boiska zeszła ta napastniczka, bo w roli napastniczki wchodziła, przypomnijmy, na boisku Fuseli. Na wolną przestrzeń. Tutaj jest jednak ciasno. Od razu są dwie, trzy nasze zawodniczki. Po stracie piłki staramy się nie uciekać, nie wracać, nie cofać się, a doskakiwać po prostu do odebrania. Nieprzepisowa sytuacja odgwizdana i za chwileczkę Maria Ficzaj. Ponownie. Teraz rzut wolny. Wysokie podanie będzie raczej prezentowane. Chyba, że będziemy rozgrywać znowu tą akcję przez linię defensywy. Na niespełna kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem trwania pierwszej połowy tego spotkania. Wyższa piłka na Dudek, ale opuści jednak boisko. I za chwileczkę Saragama. Wiemy, że wiele, wiele klubów z zagranicy ogląda także to spotkanie. No też wiemy też w jakich kwestiach. Na razie Gama ponownie próbuje chyba teraz odbudować. Jest Gawrońska, która czai się na przechwycenie tego podania. Dogranie do Salwaj. Często wymiany piłek z jednej strony między Salwaj, a z drugiej strony między Gamą, prezentowane na naszych ekranach. Teraz my próbujemy przechwycić podanie, to się udaje Kostowej. Kostowa! Zatrzymana, szkoda! Była szansa, aby gdzieś dogrywać tą piłkę do Gawrońskiej, teraz Włoszki. No i może być 1-1, Szymańska ryzykuje! Ale jednak jeszcze offside był przed tym. Ale zaryzykowała Ania, wyszła daleko ze swojej strefy obronnej do wybronienia tej sytuacji. No i był gwizdek, gwizdek, który kończy pierwszą połowę tego spotkania, tej bitwy. Na razie jest remis, jest 1-1. Piękna akcja Liliany Kostowej. Potem nastąpiła kilkanaście minut później odpowiedź Dziurelli 1-1. Teraz czas na 15-minutową przerwę. W tej 15-minutowej przerwie trenerzy będą na pewno mieli troszeczkę do przekazania swoim podopiecznym. Będziemy teraz czekać na to, co się wydarzy za kilkanaście chwil na naszych ekranach, kochani. Studio komentatorskie mieści się tutaj u góry. Na chwileczkę zbiegnę na dół, zobaczę, co się dzieje w strefie zawodników. Zobaczę, jakie to nasze towarzyszą nam nastroje i wracam za 5-8 minut. Także ponownie się połączymy jeszcze przed rozpoczęciem drugiej połowy tego spotkania. Nie odchodźcie daleko, kochani, chyba że po dobrą kawę, po jakąś przekąskę i wracamy na show.
e comunichiamo i risultati delle altre partite, alcuni parziali, alcuni già finite. Rosianca Sarajevo 2-1, finita e passata Rosianca. PSG RSK 3-0 il parziale. Glasgow Eskilstuna 0-1. Le partite invece già finite sono: Svezia con il Manchester City, passa il Manchester City e vince per 4-0. Barcellona Minsk 2-1, passa il Barcellona. Bayern Monaco Ivernian 4-1, passa il Bayern Monaco. Brøndby Sandpotten 2-2, passa il Brøndby. Wolfsburg Chelsea 1-1, passa il turno in Wolfsburg. Sparta Praga Twente 1-3, passa il Twente. Slavia Praga Apollon Limassol 3-2, passa lo Slavia Praga. Fortuna Jörling Atletico Bilbao 3-1, passa il Fortuna. Zurigo Sturm Graz 3-0, passa Zurigo. Rosengard Breda Lake 0-0, passa il Rosengard. Verona Kaisgurt 1-1, passa il Kaisgurt. Olympic Lyon Avaldens 5-0, passa l'Olympic Lyon. We'll be right back.
Wracamy na drugą część tego magicznego spotkania. Brescia, Calcio, Feminine kontra Medic, Polo Market, Konin. 1-1 po pierwszej połowie. Za nami ogromne emocje i piękna bramka Liliany Kostowej, ale także i odpowiedź Ciurelli, grającej z numerem 10. Czy będą zmiany miały miejsce na boisku? Za kilka chwil być może się przekonamy, być może będziemy nim świadkami tychże zmian. Na razie tak spoglądam też ze stanowiska komentatorskiego, co tam się dzieje. Na razie spokojnie, na to się nie zanosi, na te zmiany. Byłem przed momentem na dole, w okolicach szatni naszej drużyny, byłem także na boisku. Rozmawiałem z Natalią Chudzik, rozmawiałem z dziewczynami. Nie pompujmy balonika na razie. Na razie pełne skupienie, cały czas trwa. Dziewczyny porozmawiały w szatni, porozmawiał z nimi trener. No i zobaczymy, jakie teraz jak te wskazówki będą się przekładały na grę. Nie ulega wątpliwości, że też trenerka Bertolini przekazała swoim podopiecznym również jakieś wskazówki, pewnie jakieś błędy zostały wyciągnięte z pierwszej połowy, ale na razie znowu jesteśmy świadkami tego, jak Gama długo wzdłuż linii bocznej prowadzi piłkę, ale teraz jak my odbieramy inicjatywę i jest ponownie Kostowa, ale troszeczkę tutaj zabrana została piłka naszej zawodniczce, zdobywczyni bramki z pierwszej połowy tego spotkania. Potężne oddaje te strzały Liliana w tym sezonie. Zapraszam do przeczytania wywiadu z tą zawodniczką na naszej stronie internetowej www.medykkonin.pl. Na razie troszeczkę problemy z wypracowaniem takiej spokojnej piłki na boisku ma jedna i druga drużyny. Często gdzieś te piłki wracają do defensywy, a teraz Dagmara Grad odrzut z autu po główce Oli Sikory. Tu nieprzyjemna sytuacja, ale tutaj pani sędzia tego nie przyuważyła i odrzut z autu jednak ponownie za kilka chwil Dagmara Grad. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dochodzą do mnie pozytywne wieści też na Facebooku, że oglądacie, również na Snapchacie, także bardzo się cieszę. No i wspólnie trzymamy kciuki za naszą drużynę. Na razie nie jest być może tak super kolorowo, ale jest dobrze. 1-1. To też nam daje historyczny awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po główce gdzieś to podanie było kierowane od Dagmary Grad w kierunku Liliany Kostowej. Liliana teraz w bocznym sektorze na skrzydle też się przesuwa. Widzimy, że Patrycja Balcerzak też tutaj próbuje jakoś ustawić swoje koleżanki. Po ziemi, dobre teraz to podanie, odrzutu z auto, ale piłka jednak opuści boisko. No i teraz coraz bliżej, bo miała Kostowa plecy, a za chwilkę odrzutu z autu Aleksandra Sikora. Od wielu, wielu lat także w Medyku Polo Market Konin. Można powiedzieć, że wychowanka tutaj w pełni trenera Romana Jaszczaka. Nie udało się jednak teraz wykorzystać tej okazji odrzutu z autu, piłka opuściła boisko. No i Ciara Marcitelli z piątki za chwileczkę uruchomi. W którym kierunku ta piłka powędruje, za chwilkę się dowiemy. No, czai się, myśli, czy rozegrać przez linię obrony, czy jednak wysoką piłkę posłać gdzieś na drugą stronę boiska. Jednak przez obronę rozgrywają. Była Salvay. Próba tutaj do grania do Danieli Sabatino. Sabatino też przesunęła się do pomocy. Zwróćmy uwagę, też migruje. Także podobnie jak Balcerzak, z jednej strony stara się troszeczkę defensywnych zadań wykonywać, z drugiej strony ofensywnych, gdzieś mocno dogrywać te piłki. Dobre podania, też dobrze też czyta ją grę właśnie Patrycja. Balcerzak, no i rzut wolny. Czernoja. Kapitan tejże drużyny. Ale nie, na razie odbudowa akcji. Ponownie Salvay. Starają się znaleźć jakiś złoty środek Włoszki. Nie jest też za kolorowo. Jak przechodziłem obok szatni, to tam też trenerka dosyć głośno wskazówki te przekazywała swoim podopiecznym. Na razie próbujemy przechodzić podanie. Z Gawrońska! Jak by minęła tutaj Deadę. Choć taki miał zamysł, taki plan. Też nie uwaga teraz defensorek jednak drużyny Brescia poskutkowała tym, że byliśmy przy piłce. Teraz z kolei znowu gdzieś próba do grania wyższej piłki na Bonance, która też tam na skrzydłach będzie hasać. Czoci przed momentem też tutaj gdzieś wysunęła się nieco dalej, a Mimi dograła piłkę do linii bocznej. Tutaj była Paulina Dudek, teraz chwila na zabiegi kosmetyczne przy bucie. No i wznowimy za kilka chwil. Druga połowa szykuje się naprawdę ekscytująco, naprawdę pasjonująco. Liczymy na wiele, wiele akcji ofensywnych, zarówno jednej, jak i drugiej drużyny, bo mówiłem, że to jest bitwa o wszystko. Dzisiaj już też zakończony mecz. Rosjanka wygrywa z Sarajewem 2-1. Chwilkę temu, jak byłem tutaj z powrotem na stanowisko komentatorskie, to tak zajrzałem do wyników, którzy koledzy tutaj obok z włoskiej telewizji mieli. Też aktualnie takie świeże informacje, a teraz zwróćmy uwagę. Grat. Troszeczkę próba rozkręcenia takiego dryblingu, podanie do Kostowej. Kostowa przed linią pola karnego dobrze sobie poradziła z dwiema zawodniczkami. Jak wrzutka w pole karne! Chwyta jednak Marcitelli. Wyższa była ta wrzutka, była również Ania Gawrońska w polu karnym. Trenerka już teraz kadry wojewódzkiej do lat 16 Wielkopolski. Tam wspomagana też przez trenera Jerzego Siudę, który jest tutaj wraz z nami. Wesoły akcent z trenerem Jerzym Siudą na
naszej antenie Medic TV, wideo drugi dzień we Włoszech. Zapraszamy również do oglądania tych wszystkich naszych materiałów, wywiadów z dziewczynami, z trenerami, tego co tutaj się dzieje na bieżąco. Staramy się Wam to przekazywać po główkach. Znowu gdzieś przy linii bocznej, ciężar gry przenoszony a to na lewą, a to na prawą stronę boiska. I na razie cały czas problemy z wypracowaniem takiej spokojnej piłki. Mecz w późnych godzinach, wieczornych już w zasadzie, rozgrywany przy sztucznym świetle, to też jest taka bardzo fajna otoczka, zgodzicie się, coś co ubarwia też grę. 21:35 dochodzi na zegarkach, a my staramy się ponownie przechwycić podanie. Teraz Gama, jeśli uda się wyłączyć tą zawodniczkę, to na pewno będzie to mocne osłabienie dla drużyny Brescia, szczególnie właśnie w strefie defensywnej. Staramy się, gdzieś poprzez te ataki kostowe, która kieruje gdzieś ten wzrok właśnie na tą defensorkę. Teraz do przodu mocne wybicie Addy, bez większego pomysłu, gdzieś ta piłka próbowała na Sabatino trafić, tam miała jednak plecy w postaci naszych medyczek. Slavčeva do przodu, piłka jednak trafia pod nogi przeciwniczek, teraz znowu gdzieś wyższa wrzutka, Giurelli znowu tutaj się przesuwała się również i Fuseli, ale przy piłce teraz Ania Szymańska i rozgrywamy tę akcję przez linię obrony. Maria Fiszaj. Wysokie podanie w kierunku Gawrońskiej, piłka koziołkuje i znowu Gama jednak przy futbolówce i odbuduje do Marcitelli. Marcitelli, ale teraz z błędem, teraz Czysikora tutaj doskoczy w ostatniej chwili do bocznej linii, jednak nie, ale od rzutu z autu, bowiem był piłka na od inicjatywy przeciwniczek. Odbudowa akcji, ponownie jest teraz Dagmara Graz, znowu przy linii bocznej, tu jest dużo wolnej przestrzeni, teraz wrzutka Sikory, ale na główkę jednak defensorek Brescia. Teraz podbiła sobie tutaj Fuseli piłkę i znowu Włoszki prowadzą inicjatywę w tej grze. Starają się szybko teraz jakoś wyjść z akcją. Grat ryzykownie ślizgiem próbowała zatrzymać przeciwniczkę i od rzutu z autu Włoszki. Z numerem 7 na naszych granach kapitan Valentina Czernoja. Mówimy wielokrotnie podczas tej transmisji, że jednak linia defensywy Włoszek nie aż taka mocna. A jeszcze raz przypomnę, że wszystkie materiały na Medic TV oglądacie dzięki firmie naszego partnera, naszego członka również Medyka Polo Market Coin, Dariusza Kowala, Livestream HD. Także zawsze wspólnie działamy. No i teraz cieszymy się właśnie tą transmisją. Choć może opiszemy, jaka to droga była do tej transmisji kiedyś z Darkiem. Ileż tutaj trzeba było jeszcze... Ach, może. Będziemy pisać kolejną książkę Medyka Polo Market Coin. Zapraszam serdecznie do sięgnięcia do historii Artura Kity przedstawionej w książce. Cała ta historia dostępna w naszym siedzibie naszego klubu na Podwalu w Koninie. Za chwileczkę ponownie Dagmara Grat, wznowi akcję, uruchomimy. Gdzieś być może teraz jakieś podanie po przekonnej na drugą stronę boiska by się przydało, ale teraz już wszystko w głowie, w wykonaniu, w nogach, w precyzji, w uderzeniu Dagmary. Troszeczkę właśnie po przekonnej jest rzutka w pole karne, tu jest Kostowa przed szesnastką, Gawrońska teraz biegająca w pole karne, próbująca przechwycić to podanie Gamy, a Gama od razu wysoką piłkę, ale tu jest znowu szansa. Fiszaj dobrze poradziła sobie z przeciwniczką. Taka lekka piłka wyższa do Kostowej, teraz rozegraje akcję i Sikora! Ola jest! Ola Sikora! Ależ dogranie piłki w pole karne, cieszy się Medic Polo Market Konin! Aż staliśmy i krzyknęliśmy, no niesłychane, prowadzimy! 2-1, podwyższamy poprzeczkę, prosto padła piłka w pole karne, była Sikora! Nie poradziła sobie z wybronieniem tej akcji, Mancitelli! Brawo Aleksandra, brawo Medic! Coś fenomenalnego! Podwyższamy tą poprzeczkę, tak rozegraliśmy tą akcję! Kierunkowo, właśnie o to chodziło, wyciągnąć troszeczkę ze strefy defensywnej przeciwniczki. Było sporo przestrzeni w tym polu karnym. Była tylko bramkarka i była tylko Aleksandra Sikora. Ta, która oddała ten piękny niebiański strzał. Światełko bramki. Jakże pewnie, dostojnie i z gracją. Liliana Kostowa i Aleksandra Sikora. I Medic Polo Market Konin prowadzi 2-1 z Brescią w Eminile. Ale jeszcze poczekajmy. Poczekajmy, bo ta droga jeszcze jest długa i nie jest ona usłana różami. Powiedzmy sobie to wprost, Włoszki są teraz podjudzone, wściekłe. One jak tracą bramki, to jak w większości właśnie kobiecych piłek, kobiecej piłki nożnej zespołów, przepraszam, starają się od razu szybko odrabiać te straty. Ale to my pamiętamy w poprzednim meczu, w zeszłym tygodniu odrabialiśmy te straty. Te słynne wyjście z piekła do nieba medyczek. I piękne emocje, które towarzyszyły nam w Koninie. Tu również możemy się cieszyć, ale na razie jeszcze odgwizdane przewinienie tutaj
Patrycja Balcerzak przeprasza za tą akcję. No i za chwileczkę inicjatywa będzie należała do Włoszech. Mają rzut wolny podyktowany, a wiemy, że te rzuty wolne kończą się dosyć groźnie. Będziemy musieli tutaj wszystko kontrolować. Niebiański strzał, światełko bramki. Ktoś tu widzę zacytował również w komentarzu podczas transmisji, bo też tutaj sobie zaglądamy z Darkiem. Co tam piszecie? Cieszymy się, że jesteście z nami. No i zwróćmy uwagę. Gama. Dobrze Gawrońska teraz ją powstrzymała. Od razu odegranie w kierunku Pauliny Dudek. Dudek musiała się cofnąć nerwowo z pierwszej piłki. Próbowała do boku odegrać tą futbolówkę do Kostowej. Znowu Gama. Przechwytuje podanie. Ślizgiem Ficzaj. Troszeczkę wysoko tam weszła Maria. I znowu może teraz przerzut na drugą stronę. Zagranie do podłączającej się Sikory. Błąd defensory, który teraz jest w stanie Ola wykorzystać. Ale jednak. Teraz Grat. Plecy, blokuje te przeciwniczki. Często ostre akcje wykonuje Dagmara. Dosyć agresywny. Przed laty jeszcze pamiętamy grająca zawodniczka w nieistniejącym już Zagłębiu Lubi. Ale bardzo dobrze się wpasowała w team Medyka Polo Market Koni, tak jak Agata Guściora, która dołączyła dwa transfery mega Guściora do barw Medyka i Emilia Zdunek do barw Łęcznej, ale już o tym też wielokrotnie powtarzałem, choć ten sezon cały czas się toczy, on się rozkręca z każdą chwilą, ale do Ekstraligi za chwilkę wrócimy, a teraz jesteśmy tutaj w Brescia, tutaj we Włoszech. Tutaj we Włoszech, gdzie naprawdę trzeba powiedzieć, że ta włoska kuchnia jest rewelacyjna, no i dziewczyny także mają te posiłki skomponowane z włoskiej kuchni, bardzo im smakują, mają tutaj pełne, że tak powiem, zaopatrzenie w hotelu, no i teraz to też się przekłada oczywiście na to, co widzimy. Daleszczyk do Kostowej, Liliano! Liliano! Błędy przy wybronieniu tej akcji miała Manji Deli, gdyby nie interwencja Gamy. To kto wie, kto by tam dobił z Medyczek tą bramkę. Ach, niewiele naprawdę zabrakło, ale świetnie zachowała się Liliana Kostowa, nie czekała. My szybko staramy się podejmować decyzje na boisku, nie zwlekamy. Gdy jest okazja na zasadzenie potężnego strzału z przedszesnastki, zasadzamy ten strzał. A za chwileczkę Kostowa i rzut rożny. I jej harce, jej popis, jej strefa, w której czuje się jak ryba w wodzie. Liliano, może tak, jak w ostatnim meczu, na dalszy słupek, może to wpadnie z rzutu rożnego. Kostowa, tu jest Balcerzak, rzutka w pole karne, znowu tak kierowana ta piłka, może ktoś dobije, Gama, czy Balcerzak. Jest Pakulska w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Paki pojawiła się tuż przed linią pola karnego. Jest Sikora, próbuje odebrać teraz na skrzydle Czerno i futbolówkę. Włoszki nie wiedzą, co się dzieje. Są zdezorientowane, wytrącone z równowagi. Niesamowite chwile. I 2-1, prowadzenie Medyka Polo Market Konin. Posmutniały tutaj miny, spoglądam na włoskich kolegów z włoskiej telewizji. Miny nie tęgie na razie. My się cieszymy, ale poczekajmy, bo to nie jest koniec. Jesteśmy świadkami wielokrotnie w Ekstralidze, czy w pierwszej lidze, czy w drugiej lidze, czy także w trzeciej przecież, że do ostatniego gwizdka różne rzeczy mogą się wydarzyć na boisku. Teraz inicjatywę znowu próbują przejąć Włoszki, ale to na razie są podania wsteczne. Podania wsteczne, zwróćmy uwagę, które my wykorzystujemy, które my staramy się przechwytywać, które my staramy się przeobrazić na kontrę. Na to, co prezentowała Kostowa strzałem z dystansu, na to, co wielokrotnie w pierwszej połowie Balcerzak prezentowała i na to, jak próbowała rozegrać tę akcję Aleksandra Sikora. Tą akcję, która okazała się pięknym strzałem światełko bramki, podwyższeniem poprzeczki na 2-1. Znowu gdzieś tu walczymy, Daleszczyk jak się rozkręci, wygrywa wszystkie swoje przebitki. Nas przeszedł Dreszczyk, gdy tą przebitkę wygrała Kasia Daleszczyk. I teraz troszeczkę musimy uspokoić sytuację, znowu ryzykownie. Włoszki też próbują nas wytrącić z równowagi. Była nieprzyjemna sytuacja, tam faulowana Dagmara Grat. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, bowiem w tym meczu dziewczyny dają z siebie wszystko. To jest bardzo intensywny mecz. Zwróćmy uwagę, że tempo gry jest szalone, szczególnie po tej stracie bramki numer 2 przez Brescię. One podkręcają to tempo, one chcą za wszelką cenę teraz kontrować. I dochodzi do takich sytuacji, dochodzi wielokrotnie do sytuacji, kiedy starają się gdzieś faulować. Może pani sędzia nie zauważy. Może ktoś tam krzyknie. Ale póki co Dagmara Grat. Rzut wolny. Dobra piłka. Znowu w polu karnym. Nie było nikogo z defensorek. Była w zasadzie podłączająca się do ataku Kostowa. I była również Marcitelli. Ta, która ma dużo dzisiaj pracy do zrobienia. Niczym bramkarka Bajczetic. Pamiętamy w meczu z Breżnicą Pliewilą. I ten słynny, te słynne strzały, które oddawały Medyczki, ten słynny strzał Agaty Guściory, który co prawda przechwyciła bramkarka Bajczetic, ale odleciała 1,5 metra z piłką. Może dzisiaj również popularnie zwaną Guście zobaczymy.
na boisku. Będzie zmiana. Mówiliśmy, czekaliśmy na tę zmianę i widzimy, że z numerem 15 Anna Maria Centurini pojawi się za kilka chwil na boisku. Entra la numero 15 Anna Maria Centurini. Centurini, o której opowiadałem jeszcze w pierwszej połowie tego spotkania, pojawia się na boisku. Była zmiana w Brescia, ale jest teraz rzut wolny. Gama go wykonuje. Piłka w polu karnym. Dobra interwencja główką Pauliny Dudek i znowu. Teraz jednak Włoszki próbują jeszcze szukać jakiegoś... No właśnie, takiego rozegrania. Takiego rozegrania. Gdyby teraz nie ta blokada Dagmary Grat i jeszcze akcja Radosławy Slawczewy, co prawda wybita piłka na aut, to byłoby niebezpiecznie. Bo zwróćmy uwagę, było podanie jedno, było podanie boczne do boku i była próba wejścia w pole karne. Troszeczkę jak to, podobnie jak to miało miejsce... miejsce w pierwszej połowie, kiedy tą bramkę wpakowała nam Dziureli. Błąd wybicia i teraz Daga Grat. Odrzutu z autu, ponownie w kierunku Balcerza po główkę. Po główkach ta piłka cały czas kurcuje. Kostowa jeszcze próbowała przejąć, ale znowu zatrzymana ta akcja i musimy się jeszcze wstrzymać. Prowadzenie medyka Polomarket Konin, podopiecznych trenera Romana Jaszczaka. Wyszła na boisko, przypomnijmy, Anna Maria Serturini. Jeszcze naszych dziewczyn z rezerwy tutaj nie oglądamy. Możliwe, że pojawi się któraś z nich. Za chwilkę się dowiemy być może. Na razie Dagmara Grat, rzut wolny i rozpoczniemy od wysokiego podania prawdopodobnie. Tak już jak nas w tym spotkaniu Dagmara, nasza defensorka, przyzwyczaiła. 62 minuta. Grat! Przed linią pola karnego, błąd Gamy. Teraz szansa, Daleszczyk, jest jeszcze Gawrońska, znowu z błędami Włoszki, ależ doskoczyła Pakulska! Fenomenalne! Teraz Natalia Pakulska! Świetnie doskoczyła do tej piłki w odpowiednim momencie, ale zaraz, zaraz. Tutaj rozpoczną Włoszki. Tam protestowały nasze dziewczyny, świetne wyczucie w ogóle momentu, w którym można było gdzieś uszczypnąć, zaatakować przez Natalię Pakulską. Ona już w tym sezonie ma takie momenty, ten moment z Wrocławiem. Mecz z AZS Wrocław. No te mecze z Wrocławiem pamiętamy jeszcze w poprzednim sezonie, przyzwyczaiły nas do wielkich emocji, jeszcze jak trener Damian Rynio prowadził zespół, który przecież do końca walczył o brązowy medal. No nieprzyjemne były te sytuacje Wrocławia, pamiętamy po Mistrzostwach Polski lat 19, kiedy to ta drużyna w pełni właśnie składająca się z młodszych dziewczyn zdobyła złoty medal, ale ostatecznie grają w Ekstralidze, choć już nie tak jak w poprzednim sezonie. Ale do 34 minuty naprawdę było w tamtym spotkaniu groźnie. Dobra próba rozegrania tej akcji końcowej, akcji ofensywnej przez Kasię Daleszczyk, była lekka wrzutka w pole karne, była Gawrońska, tamta jej akcja była co prawda zablokowana, no i ponownie Marcitelli na piątce. Spokojnie, przez linię obrony, to jest trochę ryzykowne, no chyba, że kończy się podaniem do Gamy, a ona od razu wysoką piłkę uruchamia. Jest Daleszczyk, ale nie udało się przyjąć jednak piłki przez Annę Gawrońską i ponownie Gama odrzutu z autu. Tutaj kibice... Troszkę ich więcej przyszło na drugą połowę tego spotkania, tak mknęłem na dole pomiędzy nimi, ale na razie tutaj nerwowo, nerwowo. Słyszymy okrzyki też od kibiców z Brescii, ale na razie w tym starciu oddalają się od 1/8 finału Ligi Mistrzów. 63 minuta. Jeszcze trochę czasu zostało, naprawdę. Trzeba kontrolować wszystko, gospodarować całą przestrzeń na boisku. I to właśnie jeden i drugi team stara się robić. Wspierajmy nasze panie, wspierajmy. Teraz wszyscy razem. Dobre rozegranie akcji. Sikora, błędy znowu defensorki. Błędy czarno i były tutaj widoczne. I teraz jeszcze doskoczyła właśnie ta, która weszła przed momentem na boisko. Serturini, ale piłka na aut. Znowu staramy się ominąć tą strefę defensywną piłkarki z Brescii. Staramy się znowu oddawać strzały. Tak jak to miało miejsce kilka chwil temu. Kostowa w pierwszej połowie i Sikora. Myślę, że wszyscy chyba usłyszeli te krzyki tutaj naszej ekipy. Główką Pakulska. Doskoczenie Sikory. Teraz Balcerzak od razu z pierwszej piłki po przekątnej. Może też jakiś kolejny stały fragment na naszą korzyść będzie. Miejmy nadzieję. Wiemy, że gdy w polu karnym też jest Paulina Dudek, to dobrze się ustawia, bo ona lubi zdobywać bramki główką, podobnie jak Kasia Daleszczyk. Albo jakieś kombinacyjne bardziej rozegranie rzutu rożnego po ziemi chociażby. Tak jak to miało miejsce w finalu Pucharu Polski, kiedy to medyk Polomarket Konin we Włocławku mierzył się z GKS Górnik Łęczną. 3-0 tamto starcie wygrane, w efekcie 4,
4 razy z rzędu zdobyty Puchar Polski. No i pamiętamy, jak Kostowa wykonywała rzut rożny. Zagrała po ziemi do Balcerza, ta do Kostowej. Ta jej oddała piłkę, a Kostowa w pole karne do Gawrońskiej, a Ania oddała strzał na bramkę. Jeszcze wcześniej bramki Agaty Tarczyńskiej. No i pod koniec pierwszej połowy już charakterystycznie zdobyta bramka przez Kasię Daleszczyk po główce. Od rzutu z autu Czernoja. Dobre doskoczenie Dagmary i od razu piłka do Kostowej. Liliana przyjęła piłkę, ale tutaj była przepychanka mocna. Nie zatrzymana ta sytuacja. Znowu przebitki, troszeczkę błędów teraz Włoszek. Teraz z kolei Ficzaj do przodu, do przodu. I tutaj jest Kostowa do Gawrońskiej, ależ do granie. Gamę ma przed sobą, świetnie dobiegał to Daleszczyk! Nad poprzeczką! Ale świetnie rozegrały tą akcję. Widzieliśmy Kostowa, podanie do Gawrońskiej. Gawrońska widziała, mam naprzeciw siebie Gamę. Oddam do wbiegającej. Zagram na wbiegającą, którą była Katarzyna Daleszczyk. I oddała strzał. Strzał, który co prawda pofrunął nad poprzeczką bramki, ale jakże postraszył Włoszki. I za chwilkę, może będzie piękna chwila, z której będziemy się cieszyć. Bo jest stały fragment, jest rzut rożny. Liliana Kostowa. Być może idzie po raz kolejny po swoje. Trzymajmy kciuki. Kostowa za chwileczkę rozpocznie. Liliana Kostowa, piłka w polu karnym. Daleszczyk próbowała główką. Jeszcze Gawrońska, czy ktoś tam zamknie? Jest Kostowa, ponowna szansa, wrzutka. Jest wrzutka, ale teraz już defensorki starają się wyczyścić futbolówkę i wyjść z kontrą. I z kontrą, jak widzimy, próbuje zaatakować Włoszka, ale nieprzyjemna teraz znowu sytuacja na boisku. Żółta kartka dla Pauliny Dudek, jak widzieliśmy. No, niebezpiecznie ta sytuacja wyglądała. I Gama za chwileczkę rzut wolny. Ma mocne uruchomienia tych akcji. Ta zawodniczka, dzisiaj też rozmawiałem z ludźmi z Brescia, no chwalą ją bardzo. Ale jednocześnie boją się, że może gdzieś wyemigrować. Rozgrywanie akcji spokojnie, była tam Czernoja. Teraz z kolei znowu próbują zagrywać gdzieś na Fuselli. Ale jednak w tej drugiej połowie mniej te Włoszki wykorzystywane. Jeśli chodzi oczywiście o napastniczki. Jednak cały czas pomoc i samodzielna Gama. Dobrze, że się nie rozstroiła. Daleszczyk próbuje znowu przechwycić futbolówkę. Teraz przed linią pola karnego Sikora. Tu trzeba teraz wykonywać akcje defensywne i chwytać piłkę pani Szymańskiej. Szymańska spokojnie, nie ryzykujemy. Była tutaj znowu Christiana Giorelli. Ona często widzimy, że próbuje wywołać taki nacisk na Szymańskiej. Mimo to, że Ania już ma piłkę w swoich dłoniach, to doskakuje. Gawrońska. Do wbiegającej teraz Balcerzak. Do Sikory. Dobra wymiana futbolowa. Rzutka w pole karne! Po główce! Kostowa, ale obok słupka. I jeszcze offside odgwizdany. Na dodatek. Ale znowu wychodzimy z jakże mocnym atakiem. Przede wszystkim technicznym. Próba rozegrania tej akcji. Nie mocne wybicia do przodu. I kto złapie, kto przechwyci, to będzie strzelał. Po ziemi. Gramy troszeczkę też na 20 metrze. Próbujemy cały czas skreować ten atak. Włoszki tracą te piłki. No ale starajmy się też nie zapeszać. Na razie Gama. Znowu gdzieś podłączy się do ataku. Nawet zaryzykuje trochę ta dziewczyna z Włoch. Warto wspomnieć, że we Włoszech praktycznie cały team prócz jednej trzeciej w zasadzie golkiperki, która jest w kadrze do lat 19. Kameri Cezar, która dzisiaj jest w rezerwie, ona reprezentuje barwy Rumunii, reszta to Włoszki. Kostowa też w wielu klubach grała, ta zawodniczka, ale jakże cieszy nas fakt, że dołączyła w poprzednim sezonie. A ile to się już słów po polsku Liliana nauczyła? Prężnie mówi. Dobrze, Gama ponownie, znowu Gama kreuje atak. Omija w ogóle, zwróćmy uwagę, już drugi czy trzeci raz nawet linię pomocy i teraz rzutka na skrzydło, akcja skrzydłem. Interweniujmy, nie! Interweniujmy, ale jest 2-2. Ominęły naszą strefę defensywną Włoszki i sprawiły, że jest teraz znowu remis. I znowu Giurelli. Dobrą piłkę jedna ta Włoszka dostała ze skrzydła. Wydawało się, że jeszcze nasza defensorka powstrzyma tą akcję, że jeszcze może uratuje tą futbolówkę, ale jednak w ostatniej chwili Giurelli doskoczyła do piłki, oddała strzał. Szymańska jednak nie wybroniła tej akcji. 2-2. Znowu emocje sięgają zenitu. Mówiłem, że to nie jest jeszcze koniec tego spotkania. Nerwowo. Bardzo jest nerwowo. 70. minuta.
Teraz błędy, wykorzystajmy to. Gawrońska, ile sił w nogach, Ania. Pamiętam, jaka ona szczęśliwa była po meczu kadry narodowej. Po tylu latach powróciła do reprezentacji. Zagrała w tym meczu z Mołdawią. Szczęśliwa po meczu, rozmawiałem z nią. Teraz też i zwróć uwagę, jak stara się przechwycić każde te podania od defensorek. Szymańska już troszeczkę nerwowo wyszła daleko do wybronienia. Mówiłem, że ta Giurelli dzisiaj znowu nie napastniczki grają główną rolę, jeśli chodzi o Team Bresci. To znowu pomocniczki. Ta ofensywna pomocniczka, która zdobyła już drugą bramkę w tym spotkaniu. Dwa razy Giurelli, raz Kostowa i raz Sikora. Na razie nieprzyjemna sytuacja tam na linii bocznej. To właśnie związana z Pauliną Dudek. Nieprzyjemny poprzedni sezon, pamiętamy Pauliny. Mecz Polska-Finlandia towarzyski, tam ucierpiała kontuzja stopy. Później pamiętamy mecz Polska-Szwecja, jak z rozbiegu wbiegła w tą poprzeczkę, złamane żebro, ale potem szybko doszła do siebie. Ten sezon o wiele lepiej otworzony też przez zdobywczyni. Wiele bramek w tym sezonie, bo pamiętamy, jak z SMS-em Łódź nie tak dawno temu zdobyła bramkę w 18 minucie, czy po rzucie wolnym od Kostowej w meczu z Wrocławiem, czy chociażby w 81 minucie z Sosnowcem. Za chwileczkę wracamy do gry. 70 minuta tego spotkania trwa. Ale będzie za kilka chwil zmiana. I tak jak mówiłem, Agata Guściora pojawi się na boisku. Spodziewałem się właśnie, że Agata wejdzie do gry. No i za Annę Gawrońską. Anna Gawrońska przekazuje opaskę kapitana naszej drużyny, Ani Szymańskiej. Gawrońska schodzi, Guściora wchodzi. No ale zachowanie kibiców. Tutaj jakieś gwizdy słyszane, no to jest po prostu nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. Zachowanie niestety tutaj nie wszystkich, ale jakiejś części włoskich kibiców. Agata Guściora na boisku. Mocne wejście w tym sezonie. Bramka pierwsza w meczu z AZS PSW Biała Podlaska na otwarcie sezonu. Pamiętamy, jak się przed laty jeszcze grało w GKS Górnik Łęcznej. Wspaniała też współpraca tam i z całą drużyną. Skamczyk ze Sznyrowską w ataku, z tym dogrywaniem piłek, jeszcze jak Patrycja Chmirowa grała w barwach Łęcznej. Od tego sezonu wiemy, że wraz z Leonardą Balogs dobywają bramki dla FC Neuenkirch w Szwajcarii, ale Guściora naprawdę, tak jakby od zawsze była tutaj w Koninie, świetnie się pasowała. No i naprawdę sezon ma bardzo, bardzo dobry ta zawodniczka, która też przecież pamiętamy, że jej brała udział w Uniwersjadzie w Korei. Ale kto wie, może tutaj to ona podwyższy na 3-2 dla naszej drużyny. Na razie znowu Włoszki rozgrywają akcję od samego początku przez linię defensywną. Znowu gdzieś po ziemi, przy linii bocznej. Mieliśmy często takie fragmenty w tym spotkaniu, że jednak ta piłka była grana przez środek pola. W pełni on zostawał wyłączony. Raz przez medyczki, raz przez dziewczyny z Bresci. Gama znowu daleko się podłącza. Guściora jest tu przy niej. Pakulska próbuje doskoczyć, odebrać gdzieś inicjatywę Włoszkom. Teraz Dudek, troszeczkę nerwowa. Akcja. Problemy z wypracowaniem spokojnej piłki. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Gama od rzutu z autu. Znowu ta akcja bliżej naszego pola karnego. Niebotyczna walka tutaj w Bresci. Spodziewaliśmy się, że tak może wyglądać to starcie. Ale też były głosy, że może być, że jedna tylko bramka może być decydująca. Tutaj decydująca może być ta jedna ostatnia, finałowa, która sprawi, że któraś drużyna będzie się cieszyła. A i tu na szczęście nikogo w polu karnym naszej drużyny nie było, jeśli chodzi o Włoszki, ale znowu ta Giurelli napastuje biedną Szymańską. Ale Ania się nie da. Znamy determinację golkiperki kadry narodowej, golkiperki medyka Polomarket Konin i trenerki tych wszystkich młodych dziewczyn, które teraz oglądają w bursie i w swoich domach to spotkanie w Koninie. Szkoda teraz troszeczkę. Byliśmy blisko, Kostowa była, ale za chwilkę wstrzymajmy oddech, bo może być znowu gorąca. Może być znowu piękna akcja. Ale na razie nie zapeszajmy. Kostowa ustawi piłkę i za chwilkę rozpocznie od egzekwowania tej futbolówki pole karne przeciwniczek. Jest Daleszczyk. Jest Balcerzak. Jest Guściora, która też lubi wykorzystać stały fragment. I Paulina Dudek, o której opowiadałem. Może z główki. Rzutka w pole karne. Piąstkuje teraz Marcitelli. Piłka opuści szesnastkę. Tutaj próbuje jeszcze teraz Patrycja Balcerzak za wszelką cenę wygrać ten sprinterski pojedynek. Interwencja Pakulski. Druga taka interwencja w tym spotkaniu Pakulskiej, która wchodzi do parteru, schodzi w zasadzie do parteru i próbuje uniemożliwić wykonanie akcji ofensywnej Włoszkom. To się udało, ale jakże ona przy tym ucierpiała. Jest już Łukasz Jaszczak, fizjoterapeuta naszej drużyny. Pakulska poświęciła naprawdę wiele w tej akcji. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego.
Oby tylko się nic nie stało, bo ten sezon naprawdę dla wielu, wielu dziewcząt, także tutaj nasza pani doktor Ewa jest przy niej, dla wielu dziewcząt w Ekstralidze rozpoczął się nieprzyjemnie, wiele kontuzji. Przykładem jest chociażby drużyna trenera Roberta Hałaszczyka, Storm Gdańsk, Martyna Zańko, napastniczka, zerwane więzadła po meczu z AZS UJ Kraków, problemy Marcjanny Zawadzki, problemy Magdy Kołacz, to są zawodniczki reprezentacji do lat 19. Wcześniej Klaudia Tubis-Słowińska miała problemy. Przecież teraz Natalia Chudzik. Również problemy Oli Sikory, która nie zagrała w meczu z Sosnowcem, jak pamiętamy. Ale widać, że chyba z Natalią jest ok. Dagmara Grad od rzutu z autu po główce teraz na Leszczyk. Jest tutaj Kostowa przed szesnastką, ale była szybciej przy piłce jednak włoska piłkarka. Znowu. Rzutka. Teraz gdzieś Kostowa próbuje zamknąć tą akcję. Znowu nieprzyjemna sytuacja. Starcie z Czerną. Zwróćmy uwagę, co za chwilkę będzie się działo. Znowu uruchomienie akcji z rzutu wolnego przez Włoszki. 15, teoretycznie 15 minut. Czy one będą szybko płynąć? Czy będą się ciągnąć? Zobaczymy, teraz Sikora. Dobra, piłka do Kostowej. Teraz z kolei troszeczkę rozszerzmy tą akcję. Guściora, ale pod nogi jednak Gamy. Tam biegała drugą stroną Paulina Dudek. Szkoda, bo tam było dużej wolnej przestrzeni na skrzydle do wykorzystania przez mistrzynię Europy do lat 17 z 2013 roku, z tej złotej drużyny trenera Zbigniewa Witkowskiego. Bo tam pamiętamy właśnie, że Paulina Dudek grała, no wiele, wiele zawodniczek, które do tej pory czynnie biorą udział w rozgrywkach kobiecej piłki nożnej. Ewa Pajor w Wolfsburgu, Katarzyna Konat w UKS SMS Łódź, Ewelina Kamczyk i Gabriela Gabak-Żywińska, GKS Górnik Łęczna, Jessica Jaszek. Mógłbym wspominać wiele, wiele tych pań, którymi się możemy się zaprezentować zawsze podczas rozgrywek, ale teraz zwróćmy uwagę, Grat. Bardzo niebezpiecznie, w ostateczności Dagmara postanowiła wybić futbolówkę na aut, żeby nie ryzykować. No ale to też stwarza jednak z drugiej strony dogodną sytuację Włoszka. Valentina Czernoja, odrzutu z autu, bliżej jednak pola karnego naszej drużyny. Od razu w pole karne. Tu teraz Włoszki się zastawiają, odgrywają właśnie do Czernoi. Zablokowana ta akcja przez Aleksandrę Sikorę. Ponownie Czernoja podbiła sobie piłkę. Piłka w polu karnym. Tu aż tak dużo Włoszek nie ma z drugiej strony. Trzeba uciekać z tą piłką. Znowu te podania przechwytują Włoszki. Niebezpiecznie z dystansu obok słupka. Ale Szymańska pędem rzuciła się do wybronienia tej akcji. Nie zawahała się Martina Rosucci. Na oddanie strzału. Szybka decyzja włoskiej zawodniczki. Szymańska na piątce ustawi futbolówkę i za chwileczkę wznowimy akcję. Cieszymy się, że jesteście wraz z nami podczas tej transmisji, że nas tutaj wspieracie oglądając mecz naszych zawodniczych, bo przypominamy, cała dzisiaj polska kobieca piłka walczy o historyczne wejście do 1/8 Ligi Mistrzyń. Emocje sięgają zenitu wielokrotnie, bo ten mecz ma praktycznie wszystko. Każdy praktycznie fragment, który jest widoczny w rozgrywkach kobiecej piłki nożnej. I panie jak zwykle dają z siebie bardzo dużo. To jest właśnie piękne w kobiecej piłce nożnej. Pasja, zaangażowanie w podejście do gry, w podejście do treningu, w pracę nad sobą, nad swoimi umiejętnościami. Coś, co jest godne poszanowania. Ile to nasze panie, wszystkie Polki, które grają, ileż to serducha wkładacie w to, co robicie. To jest piękne. To sprawiło właśnie, że zakochałem się w kobiecej piłce nożnej. I ogromnie się cieszę, że mogę komentować wasze mecze i że teraz wspólnie przeżywamy te emocje. Dodajcie nam mocy teraz, kochane. Wszyscy ci, którzy są zaangażowani w kobiecą piłkę nożną, ci, którzy śledzą rozgrywki, ci kibice, którzy oglądają mecze, przychodzą na te spotkania, dodajmy teraz się Lilianie Kostowej. Ona rozpocznie z rzutu wolnego, po przekonnej, to wiecznie na dalszy słupek ten strzał po frunie. Jest mur przed nią, trzyosobowy. Jest, stoi dziewczyna włoska na przecince. To jest znowu Dziurelli, ta, która nam tutaj dwa psikusy sprawiła. Ale nie myślmy już o tym. Bądźmy wraz z Kostową. Ktoś może tam wbiegać. Dudek się czai. Jest Sikora w bocznym sektorze. Na wypadek, gdyby ta piłka gdzieś do linii bocznej później trafiła. Po interwencji Włoszek. Kostowa! Podwyższmy tą poprzeczkę, ale jednak piłka za bramką. Niespełna 12 minut do zakończenia trwania tego spektaklu, tego show. Bo jest to jeden chyba z najlepszych spotkań podczas tego turnieju Ligi Mistrzów. Wiemy, że wczoraj już zakończyły się pewne spotkania. Zvezda przegrała 4-0 z Manchester City. Teraz blisko była Daleszczyk, żeby przechwycić to podanie.
Nie będę teraz może opowiadał o wszystkich, bo musimy cały czas koncentrować się na tym, co widzimy na naszych ekranach. No ale warto też wspomnieć, Lyon 5-0 za Wednesem, a teraz zwróćmy już uwagę, co dzieje się na ekranach. Tym Lyonem to kiedy indziej się będziemy martwić. Dudek, dobra interwencja i wyprowadzenie Gamy przede wszystkim ze swojej strefy, ale wróciła już po piłkę Gama. Szkoda, że ta akcja nie została pociągnięta do końca, bo ta groźna defensorka boczna Gama wyszła daleko ze swojej strefy. Była szansa, żeby się przebić gdzieś może skrzydłem w pole karne przeciwniczek. Ale nie rezygnujemy, walczymy cały czas. Do przodu, mocna piłka od Slavčevej. Skrzydło, zeszła na skrzydło teraz. Kasia Daleszczyk. Kaleszczyk blokuje, przechwyca do Dudek, ale poza boiskiem jednak ta piłka ostatecznie wyląduje i za chwileczkę Marcitelli ponownie. Teraz piątki, przez linię obrony rozegra tą akcję, czy wybije? Gdzieś do przodu, do środka pola, nie przez obronę, po przekątnej, do grającej z numerem 7 Czernoj. Czernoja. Deadda. Czernoja też do defensywy zeszła. Praktycznie. Marcitelli. Nie jest pewna dzisiaj ta bramkarka jednak, aż tak mocno. Liczy tutaj na defensywę, na swoje koleżanki w strefie obronnej. Znowu walczymy przy linii bocznej. Piłka cały czas migruje między jedną a drugą stroną boiska. 10 minut do końca. Jeśli to utrzymamy, to będzie fiesta. Ale na razie jeszcze poczekajmy. Ale i tak one są wielkie. One są świetne. Pamiętamy, jak cieszyliśmy się podczas ostatniego meczu, jak trybuny krzyczały, jak te wszystkie młode dziewczyny z naszych drużyn w Koninie dopingowały swoje mentorki. Nie wszyscy kibice, ale także wy, kochani, którzy oglądaliście tę transmisję razem z nami. Jeszcze raz wspomnę. Cała dzisiaj kobieca piłka nożna walczy. Wszyscy wspólnie. I wspólnie walczymy dzięki uprzejmości firmie Livestream HD, Dariusz Kowa, Medic TV, który siedzi tutaj też obok mnie i cały czas nerwowo też aż się trzęsie z tych akcji, bo naprawdę jest tutaj gorąco, zarówno na trybunach. Staje, patrzę, co tam się dzieje na dole. Również tutaj Jacek Kubuszewski, który ciągle coś tam notuje. I trybuny. Choć trybuny także nerwowe właśnie w tej sytuacji, kiedy Marcitelli nie była ponownie pewna wybronienia tej akcji. Znowu wysoka piłka. Ale znów musimy interweniować defensywnie. Sikora wybije na aut. Ryzykujemy troszeczkę. Nie chciała oddać jednak piłki do Szymańskiej Aleksandra. I odrzut z autu Czernoja. Znowu Włoszki są tutaj blokowane przez naszą ekipę. Czernoja, zablokowana ta wrzutka w pole karne przez Dagmarę Grat. Ale to skutkuje tym, że za chwileczkę niebezpieczna być może będzie sytuacja pod bramką Anni Szymańskiej. Starają się szybko ten stały fragment Włoszki wykonać. Ten zrzut rożny. Co się za chwilkę wydarzy? Ustawiamy się w polu karnym, w polu bramkarki. Niebezpiecznie, wysoki ten rzut rożny. Niestety, wykorzystany ten stały fragment przez Włoszki. Niestety, wykorzystany ten fragment przez Włoszki. Podwyższają poprzeczkę. Na 3-2 dla swojej drużyny. One bliżej 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale to nie jest koniec. Piłka jest jedna, bramki są dwie. A my gramy dalej, nie możemy teraz się załamywać, nie możemy się podłamywać tym, co się działo na boisku. Niech one o tym nie myślą. Sabatino. Daniela Sabatino. Napastniczka drużyny Brescia, grająca z numerem 9. 3-2 na jeden punkcik, na jedną bramkę odlatują nam dziewczyny z Brescia. Jest trochę tego czasu, jest 7 minut, może jakiś czas zostanie doliczony w tym spotkaniu. Chcieliśmy to utrzymać, ale może za chwilkę ponownie będziemy starali się utrzymać, kiedy będzie 3-3. Musimy teraz nie tracić czasu. Wysoka piłka do Kostowej. Problemy miała Liliana jednak z przyjęciem kierunkowym futbolówki, bo była tam na jej plecach Roberta Deadda. Za chwilkę rzut wolny. Jest szansa. Jest szansa i jest Maria Ficzek. Może i Brescia substytuje się. Ale będzie Daniela Sabatino. Zmiana. Schodzi tak teraz do była bramkę Daniela Sabatino i w jej miejsce z numerem 21 pojawia się Rafaella Manieri. Trenerka Bertolini próbuje teraz jeszcze
wprowadzić świeże siły na boisko, bo wie, że kontratak musi być mocny. Musi się jakoś też temu przeciwstawić. Ale jeszcze to nie jest koniec. 6 minut. Niespełna. Manieri na boisku. I rzut wolny dla naszej drużyny. Rzutka w pole karne. Mocna. Piłka w polu karnym. Dziewczyny po główce! Ależ niewiele zabrakło. I znowu Marcitelli. No ale nie, spieszy się też do uruchomienia tej akcji. Włoska golkiperka. Na piątce piłka ustawiona i za chwileczkę ona rozpocznie od uruchomienia akcji. Miejmy nadzieję, że za chwilkę gdzieś z kontrą pójdą nasze zawodniczki. Że z kontrą będziemy próbować wykorzystać piłkę nam daną. Ale rozgrywanie znowu przez Gamę. Już jest tam Kostowa. Gama od razu drugą piłkę. Na przemian. Długie, krótkie podania stosują medyczki i Włoszki w tym spotkaniu. Troszeczkę to jest górnej piłki uruchomionych w pewnych oczywiście fragmentach trwania tego meczu. Na razie zniwelowany ten atak Włoszek. Ożywiła się publika, która tam dopingowała swój team. No ale to jeszcze nie jest koniec. Musimy teraz zdobyć tą bramkę. Jeśli chcemy tutaj jeszcze o tą jedną ósmą powalczyć. Remis nam to da. Ten stały fragment był naprawdę no, zabójczy w wykonaniu wreszcie. Gama z rzutu wolnego. Pod nogi znowu tutaj Giurelli. Dudek z kontrą. Gama szybsza, czy może Daleszczyk tam wpadnie do linii bocznej. Teraz trzeba znowu będzie odbudowywać akcję. Szymańska rozpocznie, nie będzie czekać, bo wie, że czas płynie. Podanie do Natalii Pakulskiej. Pakulska. Spokojnie, robi rozeznanie. Od razu wyższa piłka w kierunku Patrycji Balcerza. Doskoczy Aleksandra Sikora. Dobre przejęcie piłki przez Pakulską. Dobra praca tej zawodniczki dzisiaj na boisku. Pakulska, dribbling, ale powstrzymana jednak przez tą, która weszła. Serturin. W drugiej połowie tego spotkania. Grat. Chce tutaj wykonać podanie od rzutu z autu. Ale jednak... podyktowany ten rzut od autu dla Włoszech. Manieri, ta, która weszła kilka chwil temu za zdobywczynię bramki Sabatino. Manieri od rzutu z autu. Do kogo? Tutaj w kierunku znowu Giurelli. Dobra interwencja naszych zawodniczek. Teraz znowu Manieri po główce. Gama. Zawężyły troszeczkę linię obrony dziewczyny z Brescia. Dużo wolnej przestrzeni. Dudek. Szybkie doskakiwanie do piłki tej zawodniczki prezentowane przed momentem na naszych ekranach. Znowu Giurelli. Giurelli na skrzydło. To są akcje. Teraz skrzydłem jest tutaj Czernoja. Czy będzie rzutka w pole karne? Trzeba blokować ją. Trzeba blokować. Pakulska bierze sprawy w swoje ręce. Interwencja Slawczewej. Teraz Paulina Dudek. Wychodzimy z kontrą, ale wyszła zwycięsko z przebitki. Jednak teraz Bonansea. Bonansea zatrzymana przez Paulinę Dudek, która straciła piłkę, ale powróciła do uniemożliwienia wykonania groźnej akcji Bonansei. No ale mają stały fragment puszki. Z drugiej strony boiska. Kilka minut temu ten stały fragment sprawił, że ogromnie się cieszyły. I teraz Czernoja ponownie będzie rozpoczynała dośrodkowania w pole karne z rzutu rożnego. Czernoja. Teraz szansa na przechwycenie tej piłki i wyjście z kontry. Tego, czego szukamy w tym spotkaniu. Piłka w polu karnym robi się niebezpiecznie. Główką próbowała Giurelli. Jednak nie wykonała dobrze tej akcji. Tu jeszcze Manieri. Próbuje się zastawić. Manieri kontra Daleszczyk przy linii bocznej. Daleszczyk wygrała przebitkę. Co Kasia robi jeszcze w parterze? Walczy o tą piłkę. A Manieri. Zatrzymana ta sytuacja była. Już się baliśmy, że Manieri wejdzie w pole karne z futbolówką. Rzut wolny. Szybko go trzeba rozegrać. Niespełna dwie minuty do zakończenia regulaminowego czasu trwania tego spotkania. Dagmara Grad do linii bocznej. Do boku, przepraszam, do Szymańskiej. Szymańska. Teraz Ficzaj. Trzeba się przesuwać do przodu. Wysoka piłka z głębi pola. Ale znowu Gama. Gama kontra Kostowa. Liliana kontra Gama. Gama! Ale musi jednak Liliana oddać tą piłkę i prym uruchomienia akcji bramkarce Brescia Marcitelli. Na piątce znowu ustawiona piłka. Klasycznie już można powiedzieć w tym meczu, jeśli chodzi o Marcitelli. Piątki znowu.
wybicie, znowu Dudek, dobry doskok do tej piłki główką, jest jeszcze Piczaj, jest Pakulska w środku pola, przechwyćmy tą piłkę, ale znowu dużo wolnej przestrzeni, ale tutaj mają problemy Włoszki, jest tutaj Serturini, w polu karnym teraz znowu niebezpiecznie, gdyby nie interwencja Slawczewej. No, byłoby groźnie. Ponownie akcję przyjmują Włoszki. Serturini, ale zatrzymana ta akcja. Niespełna kilkadziesiąt, no kilkanaście sekund do zakończenia regulaminowego czasu trwania spotkania. Żółta kartka. Niebezpiecznie. Końcowe fragmenty tego spotkania. Znowu grat przez linię obrony. Slawczewa. Czy zostanie doliczony jakiś czas do tego spotkania? Czekamy na tą magiczną tabliczkę, która pozwoli nam jeszcze w tym czasie wykonać kilka akcji ofensywnych. Pakulska. Grat. Do linii bocznej. To była Sikora. Od razu gdzieś z pierwszej piłki pod naciskiem Manieri. Piłka do przodu. Kostowa. Próba prostopadłego podania w kierunku Guściory, która jest jednak teraz przesunięta w ataku. 3 minuty doliczone. 3 minuty. Kochani, teraz wspólnie trzymajmy kciuki, dopingujmy nasze zawodniczki. 3 minuty. W te 3 minuty naprawdę wiele może się zdarzyć. Na remis, medyk. Po zwycięstwo też. I po 1/8 historyczną Ligi Mistrzyń. Marcitelli. No ale zwleka z uruchomieniem tej akcji ta bramkarka. Gra na czas. Do środka. Znowu Dudek tutaj próbowała. Jest Maria Ficzaj. Do Pauliny Dudek. Nie, jednak teraz ta piłka w środku do Balcerza. Ta wycofała od razu do Pakulskiej. Pakulska przez środek. Czy się przebije? Czy wykorzysta wolną przestrzeń? Pięknie przekonny w kierunku Sikory, ale inicjatywę przejmuje Manieri. Włoszka. I teraz z kolei próba dogrania tej piłki do Serturini. Znowu niebezpiecznie przy linii bocznej. Ma problemy z prowadzeniem kierunkowo futbolówki Manieri, ale wygrała przebitkę jednak teraz. Wysoka piłka. Dobrze główką teraz Slawczewa. Guściora. Sikora. Do Balcerza, kata do wbiegającej Sikory. Taki był chyba plan rozegrania tej akcji, ale jednak piłka opuści boisko w ostatnich sekundach. Ale mamy, szybko rozgrywamy ten stały fragment. Sikora. Kostowa. Ale offside odgwizdany. Szybka próba rozegrania tego rzutu rożnego, tego stałego fragmentu. Jednak offside odgwizdała pani arbiter tego spotkania. Nerwy, nerwowo, kochani, denerwujemy się, ale jeszcze poczekajmy. To jeszcze nie jest koniec tej bitwy, tej walki. Tego, co tutaj się dzieje na stadionie wreszcie. Ponownie Włoszki uruchamiają. Znowu Sławczewa. Pakulska przechwytuje to podanie. Pakulska do boku, do Ficzaj. Ta do środka, ale ponownie Włoszki przy piłce. Gdzieś staramy się też odebrać dziewczyną z Bresci w środku pola piłkę. Znowu niebezpieczna może iść akcja skrzydłem w postaci prowadzenia piłkę przez Giurelli. Przypomnijmy, Kostowa, Sikora, piękne bramki. Czekamy jeszcze na tą jedną, na tą magiczną. Odrzutu z autu Dagmara Grad. Nie tracimy wiary. Nigdy. Guściora. Wysoka piłka z głębi pola do Gawrońskiej, ale Gama chyba jednak będzie szybsza i ona od razu wycofa podaniem wstecznym do Marcitelli, swojej golkiperki. Ponownie Gama wzdłuż linii bocznej. Czas ten upływa bardzo szybko, niestety. Sławczewa. Niemalże ze środka do Sikory. Jeszcze czekamy na te ostatnie fragmenty. Włoszki znowu przy piłce. Znowu będzie pewnie rozegranie akcji poprzez rozszerzenie. Właśnie, poprzez podanie do Giurelli. Grat próbuje to zatrzymać. Gwizdek kończący to spotkanie. I Brescia w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kochani, wielkie brawa, wielki uznanek, szacunek dla naszego zespołu medyka Polo Market Konin. Piękna walka. Piękne starcie, panie dały z siebie wszystko od samego początku w turnieju eliminacyjnym. W walce w poprzednim tygodniu w Koninie. Wyjście, jak mówiłem wielokrotnie, z piekła do nieba. Tutaj, do samego końca, odrabianie tych strat. Było bajecznie, było pięknie. Wielkie brawa dla naszej drużyny. Kochamy was, jesteście dziewczyny wspaniałe za tą piękną walkę, za to, co pokazujecie, za to, jak motywujecie, jaką pozytywną energią obdarowujecie wszystkich nas. Nie załamujemy się, kochani.
na pewno teraz będą nam towarzyszyły w drodze do hotelu. Troszeczkę chwilę takiego smutku, bo naprawdę byliśmy bardzo blisko, żeby cieszyć się z triumfu, z tego historycznego wejścia do 1/8. Ale kochani, byliśmy tego najbliżej, byliśmy naprawdę najbliżej. To nie jest koniec przygody. Uważam, że jest to, co miało miejsce w tym roku, to jest jakimś początkiem też nowego rozdziału. Walka będzie w następnym sezonie, to nie ulega żadnej nawet najmniejszej wątpliwości. Będziemy walczyć, będziemy wspólnie działać. Pamiętajcie, też musimy się jednoczyć. Cała polska kobieca piłka. Dobru, idei rozwoju kobiecej piłki w naszym kraju. To był krok milowy moim zdaniem. Mam nadzieję, że się z nim zgadzacie i że wspólnie będziemy jeszcze wielokrotnie przeżywać piękne chwile. Z każdą drużyną w naszym kraju. My, kochani, wrócimy teraz do rozgrywek ekstraligowych. Będziemy się znowu radować. Na pewno troszeczkę gorycz pozostanie po tym spotkaniu. Ale zaszliśmy daleko, daliśmy z siebie wszystko. Panie pokazały piękną walkę. A naprawdę, dla mnie było to coś wspaniałego, żeby komentować ten mecz, komentować te mecze. A przecież to nie koniec, tak jak mówiłem. Będziemy się ciągle słyszeć i będziemy się słyszeć wielokrotnie w Lidze Mistrzów. I na pewno i w 1/8, i w ćwierćfinale, i daj Boże w finale. Walczymy po to.